Ale jak się wymawia Dzień dobry, witamy wszystkich na kanałach Uniwersytetu Śląskiego, Filozofia Tak Bardzo, Filozofikonu. I zaczynamy dzisiaj trzeci dzień z Filozofikonem. I co my dzisiaj będziemy robić? Strasznie dużo rzeczy. Jeszcze więcej niż wczoraj i przedwczoraj. Dzisiaj mamy takie atrakcje poboczne zaplanowane, mamy zaplanowane konkursy. No i oczywiście mamy zaplanowane prelekcje, więc zacznijmy od programu konferencji. Zaczynamy od panelu, który nazywa się Zef Rylie i posłuchamy o różnych perspektywach na Cthulhu i Lovecraftowe, głównie Cthulhu będzie, Lovecraftowe rzeczy. Czyli to co wczoraj? No, to co przez cały czas. Aha, dobrze. I aczkolwiek to będą takie wystąpienia, dziwne będzie o Art Grozie, będzie trochę o Mysterium Tremendum i Mysterium Fascinas. Będzie o The Shadow of Time opowiadaniu. O coś chciałeś spytać? Ja chciałem powiedzieć, że mamy w opisie też wszystkie te wystąpienia, które będą zaznaczone. Też link na angielską wersję Filozofikonu, na której są inne tematy też, inni goście i wszystko w ogóle inaczej wygląda po prostu. Wszystko jest inne i cały czas się zacina. Tak. To jest moja wina, przepraszam. Będzie lepiej następnym razem. Później jest panel dyskusyjny na polskim kanale Po co Lovecraft? I tutaj będą nasi goście z wydawnictwa 9 albo X i X. Zależy, czy się czyta jako tą łacińską liczbę, czy nie. Więc pisarze, redaktorzy nam opowiedzą o tym, czy Lovecraft jest potrzebny. I tak naprawdę po tym już robimy przerwę o 14.10. No, jeszcze wjedziemy ze studiem na chwilę i zrobimy przerwę. Wrócimy o 15.20, 15.30. Będzie krótka prezentacja o kreacji aktorskiej w nadprzyrodzonych okolicznościach. A potem będzie bardzo ciekawy panel, bo będzie panel o wiedźmach. Tego nie mieliśmy jeszcze. Chyba nie. Wierzysz w czarownicę? Nie. Czemu nie? To znaczy w jakim sensie wierzę? Nie wierzę, że istnieje jakaś esencja czarownicy. No. Natomiast wierzę, że ktoś może być czarownicą. Czyli może rzucić urok na ciebie. No, załóżmy. No, ja się obawiam, że to może być prawda. W każdym razie dowiemy się więcej od ekspertów od czarownic o 15.50 w panelu Sny w domu Wiedźmy. A potem będzie naprawdę dziwny panel pod tytułem Dziwne Eony. Będzie o antropocenie, o pandemicznym buście gnostycznego zbawienia i o anarchizmie. To jest najfajniejszy panel dla mnie. No, ten anarchizm się zawsze dobrze sprzedawał u was, nie? Nie tylko u nas. Anarchizm górą. Tak. No dobra, a antropocen? Antropocen? Ale co z antropocenem? No, jakie jest twoje zdanie? Trzeba go przeciągać, skończyć? Co to jest w ogóle antropocen? Trzeba uważać na antropocen. No, jak zacząłeś temat, to powiedz. Antropocen, nazwa na epoki, w której żyjemy. Podobno człowiek tak bardzo zmienił Ziemię, że nie mówimy już o innych cenach, tylko o antropocenie, ponieważ my jesteśmy główną siłą zmieniającą planetę. No, związane to jest z kryzysem ekologicznym. Ja uważam, że wszystkim związane i z kapitalizmem, i z kryzysem, i wszystko się przenika, przez to wszystko się napędza, jest więcej wszystkiego, najprościej mówiąc, i musimy to jakoś powstrzymać. Co mamy z tym robić? To jest pytanie. No ja myślę, że trzeba akceleracjonizm. Dobra, trzeba to przyspieszyć. nie przyspieszamy aż tak bardzo. Jeszcze mamy dzisiaj konkursy, słyszałem. Wiesz co, chciałbym jeszcze dokończyć program i powiem o konkursach. Później będzie panel dyskusyjny z Izabelą Strzyńską, Jowitą Gują, Piotrem Czarneckim. Technologia jako przestrzeń duchowości alternatywnej. Może to być ciekawe.
No i na wieczór mamy zaplanowany koncert Anastazji Szalik. Będzie grać na klawiszach, będzie nam opowiadać o tym, jak gra, czemu gra. Będą trochę mroczne klimaty, na pewno będzie miała piękny make-up, to jest cały show. Super. Nie wiemy, czy wraca do nas nasz gość, któremu wysiadło ostatnio wszystko. Nie wiemy, ale się dowiemy. Być może będzie taka niespodzianka, że wróci do nas. O, właśnie do nas pisze, o której gra. Więc wróci do nas Blady Kruk wieczorem po koncercie Anastazji. Zaraz to dogadamy z nim. Na angielskim kanale natomiast mamy panele najpierw oczywiście o Lovecraftcie i o Schopenhauerze. Nie wiem, jak to się łączy. Super. To będzie mocne. Będzie o innych umysłach także w kontekście Lovecrafta, w sensie nieludzkich umysłach. Będzie także autor książki mieszkający teraz w Japonii, będący tam wykładowcą, autor książki Terminalian Drift. Jest to jakiś straszny thriller o zmienianiu ciał, o tym, że można pożyczać inne ciała i nie wiem. Dowiemy się dokładnie, o co chodzi. Czyli polecam angielski kanał. O, dziękuję, dziękuję. Nie oddałem mi wszystkich gości od razu. No i później mamy The Not So Danwich Horrors i będzie tutaj znowu o wiedźmach. Dzisiaj jest jakiś dzień ewidentnie spodmiotły. Będzie o Talmudzie. Może być to ciekawe. Będzie też o dżinach, jeśli nasz gość wyzdrowiał, bo niestety trafił go COVID. Więc zobaczymy. No i później mamy jeszcze Maćka Stanka i Monikę Mansfeld, naszych tak naprawdę partnerów w zbrodni, którzy też tutaj moderują, działają z nami. Oni będą opowiadać o potworach w średniowieczu. Na koniec będzie trochę o Lovecraftcie jako metaforze i Cthulhu będzie o uranie w Afryce. Mhm. O tym, co tam się robi z tym pierwiastkiem. Czyli macie najlepsze tematy, tak? No, dobre są tematy dzisiaj, naprawdę. No właśnie. No i będzie kilka takich różności i ostatni panel, który nazwaliśmy The Dreamlands, będzie o na przykład Lovecraftcie i Wernerze Herzogu. Ja Wernera Herzoga lubię bardzo, więc myślę, że to będzie dobre. Mogę polecić ten. A, będzie też o Stranger Things. I o kultowej grze z uniwersum Lovecrafta, czyli Dark Corners of the Earth. Podobno najlepsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła Lovecraftowa. No to tyle, jeśli chodzi o program. A teraz nasza czasem nawet kompetentna współorganizatorka Paulina. Dobrze, no najlepsza organizatorka tego wydarzenia. Opowiem o konkursie. Dobrze, to dzisiaj mamy najbardziej wymagający konkurs, mamy artystyczny konkurs, który polega na tym, żeby stworzyć własnego królu i technika jest całkowicie dowolna, można to zrobić graficznie, można zrobić rzeźbę, można napisać wiersz, można zaśpiewać, można zrobić cokolwiek, nadać postać, nadać charakter, nadać wygląd. Technika jest całkowicie dowolna i wszystkie zgłoszenia przyjmujemy albo na naszego maila, filozofikon@gmail.com albo na Facebooku, na naszym fanpage'u Filozofikon. Okej, i trwa też konkurs na fajne pytania, więc zadawajcie pytania naszym gościom na polskim kanale, na angielskim kanale. My w stosownym czasie wybierzemy najlepsze pytanie. Nie wiem, czy damy radę to zrobić dzisiaj, bo już jesteśmy trochę zmęczeni. Jest trzeci dzień tej imprezy, ale postaramy się to zrobić jak najszybciej. Konkurs wczoraj został już zakończony na horror, prawda? Tak. Rozdaliśmy nagrody. I z pytaniem też zakończony został, chyba, no to że robimy drugi. Drugi. Okej, okay. Dobra. To robimy drugi. Także jeszcze raz, jak ktoś się nie napatrzył wczoraj, mamy między innymi to i to, tych książek, książki autorstwa Lovecrafta, będzie ich łącznie 15 do rozdania. Mamy też do rozdania kubki, koszulki filozofikonowe. Książki są ufundowane przez wydawnictwo Vesper, także dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Będą torby Zusia, dużo jest tych bajerów, nie ma co gadać. Jak dostaniecie paczkę, to zobaczycie, jakie tam są fajne gadżety. Czyżby to było na tyle? Chyba tak. Jeszcze Paulina może zatańczy coś.
Dobrze. A przechodzimy do panelu już? Tak, a ja zmykam na kanał angielski. Tak, polecamy kanał angielski, link jest w opisie. I tak jak powiedziałem, wszystko pod tym wydarzeniem, pod tym filmikiem, wszystkie rzeczy, które dzisiaj się odbędą, wszystkie są w opisie. Dobrze, to ja się przełączam na Zoom. Dobrze, i teraz czekamy na naszych gości na Zoomie. Także chwileczka. Dobrze, czekamy jeszcze na naszych gości i przepraszam, czekamy jeszcze dwie minutki. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. No to co, wydaje mi się, że możemy przejść do przedstawienia się i do... No, powoli możemy zaczynać, jeszcze poczekamy na dwójkę pozostałych gości, którzy dotrą prawdopodobnie do nas. Jestem Michał Sawczyn z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam tą przyjemność, abyśmy mogli tutaj wszyscy razem sobie na spokojnie rozpocząć ten panel, którego tytuł to Zew Rilieh, i otworzyć część konferencyjną naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem jest pani magister Maria Borys-Piątkowska z bardzo ciekawą pracą, której tytuł to Dlaczego Cthulhu jest groźny, czyli Art Groza w dziełach Lovecrafta. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam, dzień dobry nam. Bardzo jest mi miło, że mogę tutaj być. I mam tylko jedno pytanie, czy szeruję screen? Czy muszę jeszcze raz kliknąć, żeby się szerował? I jeszcze raz trzeba. Dobra. A to chyba musicie mi Państwo pozwolić. Filipie, czy... Ja nie jestem hostem. To jest hostem? Tak, host. Musisz potrzebuje. Otworzyć dostęp, tak, na share screeny. Będę się starała bardzo wizualnie opowiadać, ale myślę, że jednak przyda się tutaj nieco wsparcia w prezentacji. Ale w takim razie, zanim jeszcze dostanę tutaj zgodę, to żeby nie przedłużać, tak bardzo serdecznie witam, jak już Michał wspomniał, nazywam się Maria Borys-Piątkowska, reprezentuję Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki dokładnie,
Tam piszę doktorat na temat horroru, żeby nikogo nie zdziwić oryginalnie. No i przy okazji tak się składa, że pracuję jako senior narrative designer w warszawskim studiu Flying Wild Hog. W związku z tym również piszę gry zawodowo. No i tym bardziej właśnie cieszę się, że mogę tu być, bo rozmawiamy o dwóch gałęziach mojego życia, które są dla mnie ważne i mam nadzieję, że może kiedyś dla świata też będą. Zobaczymy. No czy ma tak, pani ja, już dostęp? Tak. Włączyliśmy. Nadal czy... nie mam. Nadal nie ma. Host disabled participant screen sharing. Dobrze. Nadal nie mam, ale to tak czy siak jakby będę szła naprzód wobec tego, póki nie dostanę dostępu. Ja dzisiaj chciałam mówić tak o istocie tego w ogóle, dlaczego Cthulhu i w zasadzie dlaczego potwór jest groźny, żeby to troszkę też zgeneralizować. Będę mówić o tej grozie fikcyjnej, żebyśmy tutaj też zaznaczyli sobie kierunek, ramy, że ta art groza to mam na myśli, że nie będę zajmować się tym, czy przejmuje mnie wizja katastrofy ekologicznej, czy to ile żniwa zbiera nasz nieszczęsny koronawirus, bo tutaj moglibyśmy mówić o tej grozie naturalnej, natomiast w swoim wystąpieniu, prelekcji skupię się właśnie na tej grozie fikcyjnej, która przynależy do światła, de facto do świata no, kultury, świata fikcji tak naprawdę. No i co? I nadal nie mam, nadal nie mam uprawnień. Ale to jeszcze w takim razie powiem o agendzie, że wobec tego zajmiemy się troszkę tym przedstawieniem w ogóle samym kierunkiem, czym jest strach, a czym jest lęk. Ja psychologiem nie jestem, więc po prostu posłużę się konsultacjami z różnymi specjalistami w tej dziedzinie, takimi, którzy potrafili niniejszym pomóc mi skonkretyzować pewne definicje tego strachu i lęku na potrzeby określenia i skonfrontowania to z pojęciem grozy fikcyjnej. Także tutaj jakby nie będziemy wchodzić w meandra psychologii bardziej, bo jest to temat na pewno na inną prelekcję, równie ciekawą, ale nie w tym rzecz. Przejdziemy sobie właśnie do tej art grozy i będziemy powoli analizować gdzieś tam rzeczywiście znaczenie samego tego potwora. Zahaczymy o temat tej kosmicznej grozy. No i jeszcze chciałabym również podbić tę straszność potwora, przedstawiając również metodę struktury odkrywania mojego ukochanego Noela Carrolla, którego lubię czytać. Jestem wielką fanką i mam nadzieję, że również gdzieś tam znajdziemy jakiś wspólny czynnik, wspólny mianownik właśnie w tej straszności. Nadal nie mogę dobrze sterować prezentacji. Mogłaby pani wysłać prezentację do Michała Sawczy, to znaczy na czat po prostu i Michał włączy i będzie prezentował, dlatego że niestety wysyłam. Uprawnienia admina Zooma tak działają, że jakoś dziwnie czasami jest taki problem, że pewnie, niestety, nie ma problemu, nie, rozumiem, nie wiemy w czym jest problem, już wysyłam, złośliwość rzeczy martwych tak zwana, ojejku, moment, żebym ja wiedziała gdzie ja mam, tu jest to, załącza się. A to ciekawe, bo wcześniej jakoś jak żeśmy rozmawiali w tym pokoju innym, to się udało. Tak. I było. Sami nie wiemy, na czym ten problem polega. Czasem się tak zdarza. Nie szkodzi. W takim razie to ja będę ci, Michał, mówić, w jakich momentach gdzieś tam poproszę o przerzucenie slajdu, żebyśmy tutaj Jasne. Byli na tej samej stronie. Jak możesz pominąć dwa pierwsze slajdy, poproszę, bo już w zasadzie o nich powiedziałam, tak myślę, że warstwa wizualna nie jest potrzebna tutaj. Więc pójdziemy do tego slajdu trzeciego. Strach czy lęk? Jasne, już się ładuję, więc zaraz udostępnię. Generalnym celem tego slajdu jest to, żeby się zapoznać troszkę właśnie z tym, czym jest ten strach, czym jest lęk i żeby wyobrazić sobie właśnie samą sytuację, tak? Że jak zaraz zobaczycie,
Przykład jest taki, że jesteśmy na spacerze w lesie i w gęstych drzewach jest pajęczyna, gdzie pojawia się właśnie wielki, gigantyczny pająk, który spada na nasze barki. A w drugim z kolei przykładzie jest to, że oglądamy filmik na YouTubie, w którym widzimy, jak mężczyzna trzyma tarantulę, która chodzi po jego rękach. No i teraz jakby chciałam, żebyście sobie wyobrazili właśnie te dwie sytuacje, kiedy możemy mówić tutaj o właśnie, o strachu czy lęku. Dobra, ja sobie jeszcze... Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzę. Tak, jest wszystko, znaczy ja widzę dobrze. Ja widzę dobrze, jeśli wy też widzicie dobrze, to jesteśmy w domu. Albo w lesie z pająkami. W związku z czym... Tak, więc jak już przyswoimy sobie te dwie sytuacje, to chciałabym, żebyś dalej slajd dał do przodu. No i jakby standardowo wiemy, że w pierwszym właśnie z tych, w pierwszej z tej sytuacji to spotkanie z pająkiem jest realnym zagrożeniem, tak? Ponieważ możemy zostać ugryzieni. To jest strach, czyli ta bardzo ważna i przydatna emocja właśnie, która informuje nas o tym realnym zagrożeniu, tak? Nasz organizm dostał komunikat o niebezpieczeństwie, który aktywizuje właśnie reakcje ułatwiające wykonanie odruchów odpowiedzialnych po prostu za ucieczkę lub walkę, tak? Chodzi tutaj po prostu o przetrwanie. No i jakby w takich kategoriach nie możemy myśleć w drugiej sytuacji, w której siedzimy sobie w bezpiecznym mieszkaniu na fotelu z laptopem, czy tam telefonem, czy przed telewizorem i oglądamy właśnie ten filmik z tarantulą, tak? Tutaj to zagrożenie nie jest rzeczywistością, pająka nie ma w naszym otoczeniu i gdzieś tam w ten sposób właśnie dochodzimy do tej najistotniejszej różnicy między strachem a lękiem, czyli tak naprawdę, że strach dotyczy sytuacji, która realnie nam zagraża, wiąże się właśnie z bardziej zewnętrzną sytuacją, natomiast lęk to jest w większym stopniu nasze wewnętrzne przeżywanie sytuacji, które nie jest dla nas realnym zagrożeniem, ale w jakiś sposób wpływa na to, że czujemy właśnie ten niepokój, tak? Że sobie wyobrażamy, że boimy się w pewnym momencie tej fikcyjnej sytuacji, wyobrażamy sobie, bardziej nas przeraża to wyobrażanie i gdzieś tam to gdybanie na ten temat, niżeli faktycznie ten realne zagrożenie, ten realny strach, tak? I jakby strach jest właśnie stanem tego silnego, emocjonalnego napięcia, na którego reakcje składają się tak naprawdę no, kilka elementów. Przede wszystkim ten właśnie składnik poznawczy najważniejszy, czyli różnego rodzaju oczekiwania i przekonania związane z konkretnym zagrożeniem. Somatyczny, czyli właśnie ta reakcja fizjologiczna organizmu. No i emocjonalny, czyli te różnorodne uczucia związane z silną obawą, przerażeniem i paniką. No i gdzieś tam właśnie ta najważniejsza różnica między strachem i lękiem dotyczy składnika właśnie poznawczego. Tutaj w tej drugiej sytuacji no, brak konkretnego bodźca, tak? Jak na przykład w przypadku właśnie szybkiej reakcji na nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Zagrożenie, jeżeli chodzi o ten właśnie czynnik poznawczy, ma mglisty, taki nieokreślony charakter. Jak na przykład właśnie, tak jak wspomniałam przed rozmową o pracy, jak nie wspomniałam, to wspominam teraz, czyli jakby to wyobrażenie, ten stres, ten niepokój, ten lęk jest tutaj dla nas istotny, tak? Czyli gdzieś tam możemy mówić o tym, że ten lęk to jest odbiorca, ten czytelnik, czy odbiorca po prostu gdzieś tam dzieła kultury, a strach to jest ten bohater, tak? To ten katalizator emocji. Michale, jak mógłbyś dać dalej? Tutaj bardzo lubię tę przypowieść. Ona jest dosyć długa, ale dam wam chwilę, minutkę na przeczytanie, bo bardzo lubię. Stanowi jakieś tam fajne odwzorowanie właśnie tego gdzieś tam, o czym zaczęłam mówić. No i jakbyś mógł dać dalej tutaj, jakby bardziej to ku temu, żeby to trochę tak może trochę rozbawić, trochę zdystansować, trochę jednak też pokazać, jakimi prawami, jakimi emocjami rządzimy się my, ludzie w dzisiejszym świecie. I tak jak mówiłam, właśnie lęk to jest ten odbiorca, strach to jest bohater. I jedźmy dalej, żeby nie przedłużać z tymi slajdami. Tutaj przechodzimy do tej art grozy, czyli właśnie do tego, dlaczego w zasadzie boimy się tych horrorów, tak? I tutaj mam na myśli właśnie
tę adgrozę, czyli to przejściowe takie doznanie uczucia lęku, tak jak widzicie, wstrętu na myśl o istocie, której istnienie zaprzecza naszej wiedzy i tak naprawdę wiedzy o świecie tu i teraz, tak? Czyli to jest tak naprawdę, nie, można powiedzieć, że nie przeraża nas sam Dracula, tylko właśnie myśl o nim, myśl o tym, że taka okropna, wstrętna postać mogłaby istnieć. I dalej przechodzimy do tego paradoksu fikcji, tak? Czyli gdzieś tam teorii Kendalla Waltona, wedle której nasze emocje w zetknięciu z fikcją są także, mogą być udawane, tak? Czyli odbiorca tekstu grozy wchodzi w rolę, gra de facto niejako przerażonego, tak jak aktor na scenie, czy aktor, który gra właśnie w filmie gra monstrum, tak? Dzięki temu pytanie, jak to możliwe, że w ogóle boimy się czegoś, w czego istnienie nie wierzymy, zyskuje prostą odpowiedź, taką jak nie boimy się tworów fikcjonalnych, tylko jedynie udajemy ten strach, tak? Tutaj można mówić właśnie o tym, że istnieje coś takiego jak to zawieszenie niewiary, tak? Zawieszamy niewiarę, to znaczy pozwalamy, aby coś, co nie istnieje, istniało w świecie fikcyjnym i my nie de facto zawieszamy wiedzę o tym, że coś takiego nie istnieje w naszym świecie trochę na kołku, pozwalając, żeby ono wybrzmiało w fikcyjnym świecie i rzeczywiście jakby dostosowujemy nasze emocje do tego dzieła fikcyjnego. Oczywiście odrzucamy tutaj możliwość identyfikacji z postacią jako duplikowania jej stanów psychicznych i emocjonalnych, ponieważ najczęściej odbiorca wie więcej o zagrożeniach w świecie przedstawionym niż sam bohater. Możemy się tutaj kłócić oczywiście, jeżeli będziemy mówić o grach fabularnych, o tym jako gracz utożsamiający bohatera, no wie tyle samo co bohater, tak? Ale jeżeli mówimy o książkach, jeżeli mówimy o filmach, z reguły jest tak, że właśnie widz wie więcej, odbiorca wie więcej niż sam bohater. Postać i odbiorcy bohatera i odbiorcy łączy ta sama ocena emocjonalna potwora, ale nie powoduje ona wspólnoty ogólnych takich stanów emocjonalnych, ani też tak naprawdę całkowitego, można powiedzieć, utożsamienia. Znowu na potrzeby gier fabularnych, czy w pełni odrzuciłabym tę identyfikację, nie wiem. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu jesteśmy w stanie tutaj je współdzielić, ale to też jest temat na oddzielną prelekcję już o samych grach fabularnych. No i gdzieś tam właśnie podsumowując sobie tę artgrozę, możemy właśnie mówić o tym lęku, nie strachu, lęku, o tym, że właśnie takie istoty mogą istnieć, że jest ten właśnie paradoks fikcji, czyli to zetknięcie właśnie z tekstem kultury i na który reagujemy emocjonalnie na coś, o czym wiemy, że nie istnieje de facto w rzeczywistości. I Michale, poproszę cię dalej, bo tutaj sobie przejdziemy do, tak jest, do de facto tej samej tezy, dlaczego w ogóle potwór jest groźny. Bo, tak jak zaznacza nasza w zasadzie Mary Douglas, chciałabym, żebyście znowu przyswoili sobie to, co jest tutaj napisane. Mary Douglas zaznacza ciekawą rzecz tej nieczystości, o której za chwilę powiem. I jakby z tą myślą możemy sobie prześledzić tutaj właśnie cytaty z niektórych dzieł nie tylko Lovecrafta, między innymi Clive'a Barkera czy właśnie Brama Stokera. I taką tutaj, powiedzmy, skonfrontować właśnie te pewne struktury, które my jako ludzie sobie gdzieś tam utrwaliliśmy, tak? To znaczy jakieś pewne zaburzenia pewnego naturalnego porządku. Czyli na przykład właśnie w Górach Szaleństwa nadejście szogotów, czyli tych ogromnych, zmieniających kształt istot, jest sygnalizowane takim obrzydliwym smrodem. Co pisze zresztą sam Lovecraft, co tłumaczy Maciej Płaza. Więc jakby wrzucamy tutaj ten czynnik jakiegoś takiego wstrętu i ohydy. Tak, tak samo jest z hrabią Draculą. Gdzieś widzimy tutaj jakieś takie połączenie tego zagrożenia, tego potwora z czymś, co dla nas jest ohydne, z czymś, co dla nas jest związane z jakimś właśnie takim elementem, od którego chcemy uciekać, czego chcemy unikać. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o doktora Jekylla i pana Hyde'a, mówimy o jakiejś tam pokraczności. Mówimy o tym, że ten potwór jest inaczej zbudowany, inaczej niż nasz schemat, nasze pojmowanie, nasza percepcja jest do tego przyzwyczajona. Poproszę cię, Michale, o następny slajd. Jasne, i chciałbym powiedzieć, że zostało nam 5 minut. O kurczę, dobra, to jedziemy.
Dobra, to postaram się skrócić wszystko jakoś. Dobra, mamy tak. Tutaj mówiłam o Mary Douglas. Mówimy o tej nieczystości. Co mam na myśli, mówiąc właśnie nieczystość? Mówię tutaj o konflikcie poznawczym. Tutaj można rozumieć nieczystość w taki sposób, jak konflikt między dwoma lub więcej utrwalonymi kategoriami. Mówimy tutaj o tym właśnie, jak te potwory są nam prezentowane w dziełach kultury. Może być to na przykład struktura zespolenia, którą też Mary Douglas podkreśla. Jest to natura kombinatoryczna i łączy ze sobą tak naprawdę takie granice utrwalonych kategorii, na przykład wewnątrz, zewnątrz, życie, śmierć, dobrym przykładem jest tutaj wampir, tak? Możemy powiedzieć też o ciało plus maszyna, możemy mówić owad plus człowiek, jak na przykład w Obcym, czy wąż i człowiek, tak jak na przykład Yig w dziełach Lovecrafta. To jest jakby zatarcie tej granicy właśnie poznawczej tych dwóch kategorii, które powinny się wykluczać, a w jakiś sposób w kontekście właśnie znaczenia potwora i samej istoty potwora, one działają razem. Rozszczepienie następuje wtedy, kiedy na przykład mamy sobowtóry, tak? Jest to na przykład jedno ciało, ale na przykład dwie tożsamości, tak? Możemy tutaj mówić o człowieku wilkołaku, czyli człowiek i wilk, możemy mówić tutaj właśnie o alter ego wszelkiego rodzaju, czyli właśnie na przykład Hyde i Jekyll. Postać, potwór to tak naprawdę połączenie właśnie zagrożenia i wstrętu, a właśnie te powyższe metody pozwalają to intensyfikować, tak? Jeżeli mówimy o ksenomorfie na przykład w Obcym, on ma cechy człowieka, humanoidalna sylwetka, cztery kończyny, no ale porusza się, prawda, niczym małpa na rękach, ma też długi, zakończony ostrym żądłem ogon, no i jakby w jego żyłach zamiast krwi płynie niezwykle żrący kwas, tak? No i ma oczywiście też stadia rozwoju, tak jak owad, co oznacza, że nie przynależy do naszej kategorii ludzkiej, mimo że wygląda poniekąd jak humanoidalna postać. Jeżeli mówimy o wielkim Cthulhu, on też ma przecież gdzieś tam te antropoidalne kształty, ale już ma na przykład łeb od ośmiornicy, jest powiększony, o tym powiększeniu też Mary Douglas mówi. W związku z tym znowu jakby zaprzecza pewnym kategoriom, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No i ta właśnie sprzeczność kategorialna wiąże się właśnie z czymś obcym, z czymś nieznanym, niespotykanym i innym. I teraz cię proszę jeszcze o kolejny slajd, czyli właśnie zmierzamy do tego, co mówi tak naprawdę podręcznik do Zewu Cthulhu, który sobie też chętnie chciałam tutaj zaprezentować, że właśnie podkreśla tę obcość, tę nieznaność, tak? Tak jak Lovecraft, który twierdzi, że ten strach przed nieznanym jest tym najbardziej, najstarszym, najsilniejszym uczuciem. Tutaj mówimy też o tym obłędzie, czyli mówimy o tej właśnie sprzeczności kategorialnej, której ludzki umysł nie jest w stanie pojąć, jest dla niego to obcy, on to z marszu musi, prawda, usunąć i pozbyć się tego, bo tego nie rozumie, nie jest w stanie pojąć, co wiąże się w na przykład systemie Zew Cthulhu i też właśnie w prozie Lovecrafta z obłędem, z szaleństwem, które doprowadza go po prostu na krawędzie stanów emocjonalno-poznawczych, ponieważ nie jest w stanie tego pojąć. Według prozy Lovecrafta znowu mówimy tutaj o właśnie obecności istot, które nie są już albo nigdy nie były żyjącymi, czyli zakładamy znowu sprzeczność kategorialną, że przecież w końcu są aktywne i jest ich bytność, to znaczy, że powinny żyć, a jednak nie żyją, tak? Tak jak na przykład w tym zdaniu, w tym domu Rylech czeka w uśpieniu martwy Cthulhu. Czeka w uśpieniu, czyli znowu powinien żyć, a jest niby martwy. W związku z tym znowu mówimy tutaj o tej sprzeczności kategorialnej. Coś, co właśnie prowadzi nasz mózg, naszą percepcję właśnie do tego stadium, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć, w związku z tym poddajemy się i ostatecznie szalejemy. I na tym chyba muszę skończyć, bo jest 20 po. Struktury odkrywania Noela Carrolla po prostu polecam przeczytać, zapoznać się z nią, bo ona również stopniuje i intensyfikuje właśnie tę grozę, powoduje odpowiedź na pytanie, dlaczego boimy się potwora, bo bardzo często po prostu jest on właśnie nieznany, jest on obcy, nie wiemy o nim nic lub prawie nic, a jak już dowiadujemy się o konsekwencjach jego działania, to się okazuje, że właśnie jego gdzieś tam przynależność no, wykracza poza nasze pojmowanie. No i tyle, to tak w dużym skrócie, bardzo mi przykro, że nie mogłam więcej powiedzieć, ale już nie zabieram czasu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo ciekawe wystąpienie. Mam nadzieję, że na panelu dyskusyjnym tutaj dyskusja będzie wrzeć. Ja też mam kilka pytań, więc będzie gorąco jak krew obcego. Mam nadzieję. I tutaj widzę, że
dołączyła do nas kolejna osoba, która miała przygotowane wystąpienie. Halo, halo? Czy jest pani tutaj z nami? Tak, zgadzam się. Ja może już się tutaj pojawię. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Pani Martyna Pustoszkin z Uniwersytetu Warszawskiego, jak dobrze zakładam. I cóż, pani przygotowała bardzo ciekawy również temat pod tytułem Mysterium Tremendum i Mysterium Fascinas. Dwie twarze bóstwa na przykładzie mitologii Cthulhu. Zapytam się jeszcze, czy pani ma może... To znaczy w swoim... A. Tak, tak, tak? Słucham pan. Czy ma pani prezentację przygotowaną, czy... Nie, nie mam. Jasne, okej. Okay. Mogę mówić? Tak, tak, jak najbardziej oddaję pani głos. Dobrze, w takim razie dobrze zacznę. W swojej krótkiej prezentacji chciałam charakteryzować to, co boskie i transcendentne z perspektywy filozofii Rudolfa Otto. Następnie chciałabym opisać doświadczeniem religijnym, właśnie mający za swój przedmiot sakrum, a tym lękiem, który jest niezgrody, i chciałabym pokazać, że między właśnie tym kosmicznym horrorem Lovecrafta, a doświadczeniem właśnie transcendencji nie ma, jest bardzo naprawdę wiele wspólnego. No i później, jakby przechodząc do tego, chciałabym po koniec jeszcze przyjrzeć się jakby wspólnym i różniącym się elementom mitów naturalnych, czy właśnie mitów Cthulhu. Zobaczymy, jak mi się to wszystko uda. Zaczynając od Rudolfa Otto, jeżeli chodzi o święty i o czym świętość, to on uznaje, że generalnie posługujemy się tym słowem w znaczeniu przenośnym. Ono ma stanowić taki absolutny moralny orzecznik. Przepraszam, przepraszam. Albo czegoś doskonale dobre, tak po kantowsku. Na przykład święty Żyd, święty człowiek, a sądzi on, że to jest niewłaściwe użycie, bo jakby w ramach jakaś taka dodatkowa warstwa, nadwyżka, która obejmuje taką warstwę, która realizuje się poza racjonalnością. Nie możemy ją objąć naszymi pojęciami. No i powołuje się tutaj na inne języki, w których właśnie naszego słowa święty obejmują samą tą nadwyżkę, bez właśnie tego orzecznika moralnego. No i to strony zastępcze, jedno z zastępczych imion Boga w judaizmie i tłumaczy się je właśnie jako święty, też święty inny. I ono nie ma takiej podwójnej natury jak sacer, o którym za chwilę powiem. To konsekrowanie, to wyłączenie ze zwyczajnego porządku ze względu na przeznaczenie czegoś dla Boga. I to chodzi o sytuację realną. I właśnie na przykład sumeryjku... Przepraszam bardzo, ja trochę tutaj przerwę, dlatego że bardzo słabą jakość połączenia mamy z panią. Czy ma pani możliwość może przełączenia się na jakiś lepszy internet, dlatego że strasznie ucina nam wszystko. Kurczę. Może pani udostępnić sobie hotspot z Wi-Fi zrobić albo coś takiego. Dobra, to nie słyszymy po prostu, ledwo też pani widzimy, dlatego że obraz jest niestabilny też. Może pani wyłączyć obraz i zostawić sama audio, to też czasem pomaga. O, no dobrze, to spróbujmy w ten sposób. Czy tak mnie teraz lepiej, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że chyba na razie jest dobrze. Mhm. Coś powtórzyć w skrócie, czy nie ma potrzeby? No...
Tak minimalnie. Troszeczkę wydaje mi się, że nasi widzowie chętnie by usłyszeli. No to oczywiście. No to od samego początku rozumiem, tak? No tak pokrótce, bo troszeczkę nasz czas godzi niestety. Oczywiście. No to w tym wystąpieniu chciałam pierwsze powiedzieć o dość w ujęciu Rudolfa Otto i lękiem przeżywanym właśnie w kontekście horroru Lovecrafta. Przepraszam, ale strasznie coś przerywa niestety rzeczywiście. Jeśli byłaby jakaś możliwość, nie wiem, zrobienia właśnie, jak tutaj Filip powiedział, jakiegoś hotspotu. Ja się rozłączę i spróbuję się połączyć jeszcze raz. Oczywiście, dobrze. Mogę sobie połączyć. Jasne. Państwu, kiedy będzie chwila. Tak, a więc no tak się czasami dzieje, problemy techniczne dopadają każdego. Spójrzmy zatem na może na komentarze na streamie i zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. To właśnie a propos audio. Dobrze, czy w komentarzach, no nie ma za dużo pytań. Właśnie, ja zachęcam do zadawania pytań. Mamy trochę oglądających, więc ludzie oglądają. O czym mówimy? O czym mu mówimy? To jest konferencja, no, są różne tematy. Teraz był temat przed chwilą. Michał, oddaję ci głos, dlatego że ja śledzę te wszystkie inne rzeczy. Powinieneś więcej ode mnie wiedzieć. Jasne, no to wcześniej rozmieliśmy bardzo ciekawą prezentację na temat w ten sposób natury samego strachu, potwora, czemu tak naprawdę Cthulhu wzbudza w nas strach jako taki, prawda? Tutaj to połączenie w pewien sposób tego, co z naszej ludzkiej perspektywy nie jest do połączenia w świecie sfery naturalnej i tego, jaki strach to wywołuje, jaki lęk, prawda? Teraz mieliśmy ciekawe porównanie, jeśli chodzi o samą mitologię Cthulhu. Mam nadzieję, że pani Martyna za chwilę wróci i przedstawi nam resztę swojego referatu i poznamy tak naprawdę w pełni. O cóż kryje się za tym enigmatycznym stwierdzeniem? Zresztą pod koniec będziemy mieli dosyć sporą chwilę na podyskutowanie. Wtedy będziemy odpowiadać właśnie na wasze pytania. Będziecie mogli bezpośrednio je zadać tutaj do prowadzących i co. No i też wydaje mi się, że uczestnicy też bardzo chętnie podyskutują. Ja sam nie ukrywam, również mam kilka pytań, których nie omieszkam zadać. O. Dobrze, to ja widzę, że pani Martyna, tak, to proszę wracać do nas, my czekamy. Widzę wiadomość na czacie. Wracać również z wideo czy z samym dźwiękiem? Może na razie nie ryzykujmy. Zobaczymy, dobrze, jak to będzie z tą stabilnością połączenia. Zobaczymy w takim razie. No to zaczynam jeszcze raz i się pośpieszę, bo czas nas goni. W swoim wystąpieniu pierwsze chciałabym opisać świętość, jakby doświadczenie tego transcendentne z perspektywy filozofii Rudolfa Otto. Później punkty wspólne pomiędzy doświadczeniem mającym za przedmiot sacrum, a strachem z powieści grozy Lovecrafta i następnie powiedzieć trochę o mitach naturalnych i mitach lovecraftowskich, jakie są elementy wspólne, jakie różne.
Dobrze, i teraz przechodzimy szybko do świętości. Jak zaczęłam mówić wcześniej, według Rudolfa Otto posługujemy się obecnie słowem święty, określeniem święty przenośnie, a tymczasem w tym określeniu i w tym pojęciu jest, jakby nie mamy tylko absolutnie moralnego orzecznika, mamy także nadwyżkę, która jest poznawana pozaracjonalnie. W innych językach starożytnych odpowiednikiem słowa święty są określenia, które obejmują samą tą nadwyżkę. Mamy wśród nich kadosz, czyli konsekrowany, mamy hagios z greckiego, czyli oddzielony od świata, podobny do Boga. Mamy też sacer, które ma podwójną naturę, oznacza święty, przeklęty, od sanguinus, czyli pomazany krwią, domyślę ofiarną. No i Rudolf Otto proponuje skonstruowanie takiego pojęcia numinozum, które by obejmowało samą tą nadwyżkę od nument, czyli tu łaciny boskość, wola bóstwa. No i właśnie to numinozum miałoby obejmować, jakby miałoby się składać z różnych części składowych. Jakby boskość Rudolfa Otto i boskość Lovecrafta byłaby taka dość ambiwalentna, dlatego że jakby elementy, które się w ramach tej boskości możemy wyodrębnić, wydają się czasami sprzeczne. I po pierwsze mamy poczucie zależności stworzenia, która jest wzięta z Schleiermachera, właśnie z Schleiermacherowskiej bojaźni. Przy czym i tam jako przykład daje się Księgę Rodzaju, gdzie Abraham zwraca się do Boga słowami: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć ja jestem pyłem i prochem. No i właśnie tutaj przedmiot numinotyczny jest całkowicie poza sferą dostępną człowiekowi, jest całkowity tam, gdzie człowiek jest niepełny. No i to trochę może przypominać takie wrażenie, jakie czasami mamy czytając dobrą powieść, że te postaci na przykład w Iliadzie Dostojewskiego, że one są znacznie bardziej gęstsze we właściwości niż postaci, niż ludzie, których poznajemy na co dzień. No i właśnie poczucie zależności stworzenia w takim w mocnym nasileniu prowadzi do stopienia się człowieka z tym obiektem numinotycznym, czyli z bóstwem. No i tutaj mam na przykład fragmenty, po pierwsze z Lovecrafta. Ja przepraszam, że przerwę, ale musimy powoli się chylić ku końcowi niestety. Ojejku, to chyba nie zdążę w takim razie. To powiedzieć więcej o tym Rudolfie Otto, czy już zakończyć? Tak. Jeszcze dwie minutki. Oczywiście, dobrze. No to w takim razie nie będę dawała przykładów, tylko opiszę z grubsza. No to mamy poczucie tej właśnie zależności stworzenia, które na przykład widzimy w u Lovecrafta w momencie, kiedy na przykład ludzie z Ilsmef, którzy są już przekształceni, chcą zespolić się właśnie z tymi mitycznymi stworami, których cechy fizyczne częściowo przejęli. No i kiedy jakby tracą jednostkową tożsamość na rzecz zespolenia się właśnie z tożsamością bóstwa. Mamy też Mysterium Tremendum właśnie, które tutaj będzie ważne. On, to jest tajemnica pełna grozy, to jest znane z Dies Irae, to jest jakby taki element jak z Dies Irae ze Starego Testamentu. I jakby to jest taki element, który jest przerażający w bóstwie i obrzydliwy. I to akurat u Lovecrafta jest bardzo, bardzo często się pojawia. I miałam wspaniałe przykłady z Lutra, ale już ich chyba nie podam. Jeżeli kiedyś będzie chętny, to mogę wysłać. Następnie jest Mysterium Fascinans, czyli tajemnica fascynująca, zachwycająca. To właśnie się u Lovecrafta jest widoczne również w momentach zespolenia i w momentach popadania w szaleństwo. Co tutaj jeszcze? Jest również element augustum, czyli właśnie takiego poczucia powagi wszechmocy. No i jest też element dziwności. No i chyba muszę kończyć, prawda? Jeszcze mamy chwilkę. Jeszcze mamy czas, dobrze. To w takim razie powiem o ciekawej rzeczy odnośnie mitów, to może na to mi przynajmniej starczy wiele czasu.
że właśnie ciekawą rzeczą a propos mitów lovecraftowskich i mitów naturalnych jest kwestia tego, w jaki sposób one podchodzą do czasu. Bo zasadniczo, kiedy patrzymy się na to, jaki możemy mieć stosunek do czasu my jako ludzie, możemy mieć albo czas kolisty niehistoryczny, tak jak przyjmowały ludy archaiczne. Tam mamy wolną wolę, mamy rozwarstwienie czasu na świecki, który jest historyczny i tam po prostu dzieją się zwyczajne rzeczy, i na czas święty, i ten święty powtarza się cyklicznie w formie obrzędów, a historyczny po prostu wydarzy się alternatywnie do niego. Mamy jest czas otwarty. Mamy też czas historyczny linearny, czyli takie właśnie szkiełko i oko. Tutaj nie mamy żadnego przedłużenia tego czasu, po prostu nasze życie w pewnym momencie się kończy, ale mamy również wolną wolę. I mamy wreszcie, ale mamy też czas kolisty historyczny i ten czas zdaje się powtarzać zarówno w mitach naturalnych, jak i u Lovecrafta. To jest czas otwarty również, bo on się bez końca powtarza w formie idealnej pętli czasowej, w której nie można wprowadzać zmian, no ale to jest też czas, który jest pozbawiony wolnej woli. No i właśnie jakby odwołania do tego czasu zarówno się pojawiają nam w księdze Koheleta, jak i w części opowiadań Lovecrafta również mamy do niego nawiązania. No i wszystko wskazuje na to, że... nawet mam taki fragment z opowiadania przez bramę Srebrnego Klucza. Czas ciągnęły fale, jest nieuchronny, nie ma początku ani końca. Jego wrażenie ruchu i przyczynowości zmian to czyste złudzenie. W gruncie rzeczy on sam jest tylko iluzją, gdyż z wyjątkiem ograniczonych istot, z ograniczonych wymiarów, nikt nie uznaje takich pojęć jak przyszłość i teraźniejszość. Dla wszystkich innych one po prostu nie istnieją. Ludzie myślą o czasie tylko ze względu na to, co nazywają zmianą, a ona jest również złudzeniem. Więc wszystko wskazuje na to, że w mitach lovecraftowskich i w świecie lovecraftowskim, no chociaż wydaje się, że mamy do czynienia z czasem linearnym, historycznym, to tak naprawdę to jest czas cykliczny. No i chyba taką mogłabym zakończyć pamiętą, powiedziałabym. No dziękuję w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Widzę tutaj już bardzo fajny pomost pomiędzy pierwszą a drugą prezentacją i bardzo fajne pole do późniejszej dyskusji, ale mam tutaj przyjemność powitać następnego gościa, który dotarł do nas. Widzę pan Mateusz Kudelski z Uniwersytetu Gdańskiego. Tak jest. Dzień dobry. Witamy pana serdecznie. Dostałem informację, że udostępnia pan prezentację, ale mam ją wysłać na czacie i ja będę ją szerował. Czy ma pan możliwość udostępnienia jej na ekranie? Nie mam pojęcia, znaczy możemy spróbować. Zaraz spróbujemy. Chyba nie. Moment. Jeszcze sekunda. Udostępnienie ekranu. Nie, chyba, chociaż... O. Cały ekran mogę jedynie udostępnić z tego, co widzę. Widzimy jak najbardziej. Okej. Dobra, czy jest wszystko widoczne? Jak najbardziej. O, to super. Dobra. Jak najbardziej mogę oddać panu głos w takim razie. Okej, dobra. Czyli jest full screen, czy... Tak, jak patrzę z bokiem, bo tutaj mam podgląd. Okej, dobra, fajnie. To dzień dobry. Na początek chciałem podziękować za zaproszenie na Filozoficon. Świetna inicjatywa moim zdaniem, tym bardziej, że traktuję o moim ukochanym horrorze i w tym roku jednym z moich ulubionych autorów, o Lovecraftie oczywiście. Okej, dzisiaj będę mówił o czasie, ujęciu kategorii czasu Lovecrafta. Struktura pracy będzie następująca. Na początek odpowiem, dlaczego w ogóle wybrałem takie opowiadanie, dlaczego zadaję takie pytania, jakie zadaję i jaki będzie cel pracy. Potem przyjrzyjmy się takiemu sztafarzowi, w sumie podstaw filozofii czasu, którą dzisiejsza dyskusja, której się tyczy. Ostatecznie spróbujemy jakby ten model zrekonstruować, który budował Lovecraft, i przejdziemy do ewentualnych problemów, które się pojawią w związku z nim. Dobra.
The Shadow Out of Time. Na początek, dlaczego to opowiadanie zostało przeze mnie wybrane? Ze wszystkich tych opowiadań, w których Lovecraft pisał o czasie, bo gdzieś tam zawsze się przewija ten czas u niego. Jednak w The Shadow Out of Time, które było zresztą opublikowane w 1936 pierwszy raz właśnie w Astounding Stories, tam czas jest elementem podstawowym. Jednak tam widać, że Lovecraft próbuje rozwiązać pewien problem albo ominąć pewne paradoksy, które dotychczas były związane z tymi osobliwościami naukowymi jego czasów. I wydaje mi się, że tutaj w tym opowiadaniu najwięcej przebija się tej myśli logicznej na temat właśnie czasu, jego zawartości. Dlaczego w ogóle taki temat? Po pierwsze, jest oczywisty, a to, co jest oczywiste w filozofii, jest podejrzane, więc trzeba się tym zająć. Kolejna rzecz to poznanie myśli autora, właśnie tej logiki, która nim powodowała, w jaki sposób ją konstruował. No i może okaże się, że Lovecraft był ciekawszym myślicielem niż ci wszyscy mainstreamowi, tak zwani myśliciele, filozofowie. Celem pracy będzie, z tego względu, że mamy niewiele czasu, ten cel pracy będzie raczej ograniczony do tego przedstawienia, jak ciekawie można aplikować pewne elementy filozofii, narzędzi filozoficznych do analizy tekstów kultury, nie tylko literatury, ale też filmu, gier komputerowych i tak dalej. Okej, czas filozofii. On generalnie ciągnie się od starożytności, z tym, że starożytność inaczej rozumiała czas, średniowiecze można powiedzieć, że też inaczej rozumiało czas. My zaczniemy od pewnego punktu, tego bardziej punktu, który zaczyna nowoczesną dyskusję na temat czasu, mianowicie będzie to argument za nierealnością czasu MacTaggarta, który został opublikowany w 1908 roku przez właśnie Johna MacTaggarta, Elisha MacTaggarta. Nie będę tutaj jakby rozbijał tego argumentu, bo nie mamy na to czasu. Dla nas najważniejsze jest to, że on tam porusza kwestie A serii i B serii. No i mówi oczywiście, że czas nie istnieje. W każdym razie A serię według MacTaggarta, a serie polegają na tym, że mamy pewien porządek czasu od przeszłości, rozciągający się od przeszłości do przyszłości. Więc mamy pewne zmiany. B serie z kolei są nieczasowe, atemporalne. Jest to relacja dwóch instancji czasowych, czyli coś przed, coś po albo coś równocześnie. I od tych A serii i B serii mamy dzisiejszą współczesną dyskusję w filozofii opartą o A teorię czasu tak zwaną i B teorię czasu. I teraz się nim przyjrzymy dość szybko. Przeszłość i przeszłość, teraźniejszość istnieją obiektywnie według A teoretyków. To znaczy, że każda z tych instancji ma swoje odmienne właściwości, więc obiekt, który załóżmy jest w przeszłości, jest inny niż ten, który jest w teraźniejszości. To tak pokrótce. B teoria czasu mówi nam, że są jedynie relacje między pewnymi czasami. Znaczy B teoria czasu pomija całkowicie ten element przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, bo uważa go za względny, godzi się na to, że są pewne różnice w tym wszystkim, ale nie są one tak istotne, jak myślą o tym ateoretycy. Poza tym nie zachowuje logicznej konsystencji, bo właśnie to jest to, co musiałem gdzieś tam pominąć. MacTaggart udowodnił, że jakby czas przeszły, przyszły i czas przeszły, teraźniejszy, przyszły generuje sprzeczność ad infinitum, ponieważ ten regres polega na tym, że jeśli coś było przeszłe, to musiało być też teraźniejsze. I już mamy dwa czasy w jednym obiekcie, tak? A jeden obiekt nie może istnieć w teraźniejszości i w przeszłości. Więc tutaj mamy te relacje. I teraz pytanie ontologiczne, czyli pytanie o istnienie w ogóle. Co istnieje w czasie? Z A teorii, z B teorii wyłania się kilka takich podgrup i my zajmiemy się dzisiaj właśnie tymi trzema, które są jakby głównym dyskursem we współczesnej filozofii czasu, główną dyskusją. Prezentyzm podlega pod A teorię czasu. Prezentyści dopuszczają istnienie tych trzech
instancji czasowych, ale uważają, że tylko i wyłącznie obiekty teraźniejsze, bo mówimy tutaj o istnieniu obiektów materialnych, więc obiekty materialne istnieją tylko i wyłącznie w teraźniejszości. Okej. Problem polega na tym, że jeszcze inaczej. Sokrates według prezentystów nie istnieje. Gdzieś tam kiedyś istniał, ale obecnie nie istnieje. Potem wyjaśnię troszeczkę bardziej, o co chodzi. Z tym, że szczegółowa teoria względności wyklucza ten model. Od razu powiem w taki sposób. Dlatego, że prezentyzm, można mówić, opiera się o bardzo newtonowski model, o czas absolutny. A tutaj mamy jednak kwestię względu. Znaczy prezentyzm próbuje być absolutny, a Einstein mówi nam, że tego absolutu nie ma. Tak? Inaczej czas leci dla osób, które są na Ziemi, a już inaczej będzie leciał, kiedy będą gdzieś na orbicie. Kolejnym wymysłem teoretyków jest Growing Block Theory, teoria rosnącego bloku. Oni z kolei dopuszczają to istnienie dopuszczają istnienie różnic między tymi trzema instancjami. Tyle, że istnieje tylko i wyłącznie przeszłość, a teraźniejszość jest w postaci takiego właśnie, jak to mówią teoretycy, cutting edge, czyli tego ostrza, które tnie manifestujące się obecnie zdarzenia i które przechodzą w tą przeszłość, a ta przeszłość rośnie jako taki wielki blok. Ostatecznie mamy B teoretyków czasu, którzy najczęściej przyjmują stanowisko eternalistyczne, czyli uważają, że wszystkie przedmioty materialne, wszystkie obiekty materialne istnieją w czasie, niezależnie od tego, czy są przyszłe, czy teraźniejsze. Oni próbują się bronić w taki sposób, że musimy rozróżniać dwa sensy istnienia. Tak? Jeden sens jest lokacyjny, drugi jest ontologiczny. Lokacyjny jest wtedy, kiedy powiem, że ja, Mateusz, istnieję tu w tej chwili, o tym czasie. Ontyczny, ontologiczny polega na tym, że ja istnieję w ogóle. Jakby traktuję o czystym istnieniu. Tak, więc teraz przejdźmy do czasów The Shadow Out of Time. I teraz, żeby tutaj pominąć jakieś spoile, bo nie chciałbym komuś zespoilować, kto jeszcze nie czytał tego opowiadania, skupię się głównie na tych najistotniejszych dla nas wydarzeniach. Opowiadanie jest generalnie o rasie, może nie rasie, przepraszam, to jest złe słowo. Znaczy Lovecraft nazywał ten gatunek The Great Race, tak? Czyli wielka rasa. Dzisiaj wiemy, że rasa ma negatywne konotacje, więc będę mówił o gatunku. Więc jest pewien gatunek, którzy nazywają się Ithianie i oni przejmują jakby świadomość różnych innych położonych w różnych miejscach w przestrzeni i czasu, aby badać epoki tamtych właśnie przejętych przez nich i ewentualnie ostatecznie przenieść się w tamte ich ciała jako taki element zachowania ciągłości życia. Tak long story short, ale generalnie co wiemy na temat właśnie tego opowiadania? Po pierwsze, występuje tam taka postać jak Nathaniel Wingate Peasley, który jest profesorem ekonomii. I głównie na nim się skupimy, bo przez jego pryzmat będziemy widzieć ten cały czas, który nam się będzie gdzieś tam materializował, ten model. Więc Nathaniel Wingate Peasley traci przytomność w 1908 roku. Co jest ciekawe, 14 maja traci przytomność, więc początek tej konferencji, przypadek. Dalej, budzi się i okazuje się, że jego ciało zostało przechwycone. On oczywiście dochodzi potem dopiero po jego właściwej tożsamości, kiedy dochodzi do momentu tej właściwej tożsamości jego. Więc przechwycenie przez Ithian. On zachowuje się bardzo dziwnie, jakieś wykazuje takie osobliwe cechy charakteru, jego alter ego szaleje, gdzieś jeździ po różnych miejscach, z jakimiś kultystami się spotyka i tak dalej, i tak dalej. On oczywiście nie ma o tym świadomości całkowitej. Ostatecznie to jego alter ego wraca do Arkham, tam buduje jakąś dziwną konstrukcję, która prawdopodobnie jest maszyną czasu, chociaż tu wydaje mi się lekkie nadużycie twierdzić o maszynie czasu. Więc tak, dalej traci przytomność, potem zostaje znowuż odnaleziony. Przepraszam? W swoim...
A tak? Po z czasu mamy właśnie połowę. Jeszcze 9 minut zostało. Jak tak, to... tak wiem, właśnie mam tutaj też stoperek, żeby wyrabiać się mniej więcej. Jasne. Dzięki. Okej, okay, więc Nathaniel zostaje znowu znaleziony w domu i wtedy już się budzi do siebie. Okazuje się, że maszyna znika. Wszelkie elementy, które były związane z badaniem jego wcześniejszych, z jego wcześniejszymi wojażami, zostały spalone, zniszczone i tak dalej. I Nathaniel wraca do tego porządku. Okej. To jest mniej więcej ta konstrukcja tych zdarzeń, które nas interesują. Teraz przejdźmy do amnezji, czyli do tej utraty przytomności. Co wiemy? Przypadek amnezji powtarza się przez kilka wieków, tak? W sensie to jest element cykliczny, więc jakiś plan jest za tym. To już wiemy. Poczucie inności oderwania od własnego ciała. To jest kolejna istotna rzecz, bo to mówi nam, że Lovecraft jest w jakimś sensie dualistą własności i to troszeczkę, chyba to później opiszę, mi się wydaje, jak zdążę. Więc tutaj mamy tą relację świadomości do ciała i do czasu i do przestrzeni. Kolejna rzecz to senne, mgliste wizje przyszłości, tak? Więc jakby Nathaniel zaczyna mieć dziwne zrozumienie zdarzeń, które były gdzieś tam w przyszłości, a jeszcze nie są, a on już o nich wie i wie, jak to się wszystko skończy. Ciekawy jest ten aspekt psychoanalityczny, dlatego że Lovecraft nam podaje tutaj sny czy śnienie jako medium, przez które możemy badać właśnie czas. Dalej, specyfika gatunku Itian. Tutaj mamy taki przykładzik, chociaż nie wiadomo dokładnie, jak oni wyglądali, bo oni przejmowali kilka różnych gatunków, więc to jest jeden z takich właśnie mackowatych. Okej, okay. Więc jaka jest ich specyfika? Po pierwsze, jest to jedyny gatunek we wszechświecie, w ogóle w kosmosie, który poznał wszelkie tajemnice i tajniki czasu i przestrzeni. Okej, okay? Nie da się więcej. Tops. I tutaj Lovecraft pokazuje nam, że ten czas jest rozumiany zupełnie inaczej niż to, co my sobie teraz tutaj wyobrażamy i to, jaką gramatyką temporalną się posługujemy, gramatyką czasową. Podróż w czasie odbywa się za pośrednictwem transferu świadomości, więc świadomość, znowuż mamy tutaj bardzo istotny element, który jest odmienny od tego, co wcześniejsi myśliciele czasu formułowali. Tak? Tutaj jednak Lovecraft próbuje omijać pewne paradoksy. Mamy niezbędny mechanizm, nie wiemy dokładnie, jaka jest konstrukcja i działanie jego. Znaczy, Lovecraft nieco opisuje tej konstrukcji, ale to nie jest takie celne... Jakbyśmy tego chcieli. Następnie transfer świadomości jako forma instynktu zachowawczego. Polega to na tym, że oni po prostu wykorzystują czas, żeby przedłużać swoje życie. Oni przejmują ciała, więc ich świadomość trwa jakby, ale cielesna powłoka zostaje po prostu gdzieś tam zniszczona, więc jeśli jakiś kataklizm nadchodzi z zewnątrz, to oni po prostu sobie przeskakują do innych ciał. En masse, jak to pisał Lovecraft. Tak, no i właśnie zdobywają dzięki temu sądowaniu tych różnych epok wiedzę całą, są w sumie wielcy archiwiści tak naprawdę, bo mają ogromne biblioteki i tam składują wszystko. Okej, okay. Jaki mamy uproszczony model czasu? Mniej więcej. Więc tak, po pierwsze, jest to z grubsza beteoretyczny model. Prawdopodobnie, bo może moglibyśmy się tam doszukać jakichś właściwości, z tym, że tutaj raczej wszystko opiera się na tych relacjach, tych binarnych relacjach dwóch instancji czasowych. Tutaj raczej nie mamy rozróżnienia na przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. One nie mają jakichś takich istotnych różnic między sobą, istotnych właściwości, więc wydaje mi się, że będzie to beteoretyczny model w modelu eternalistycznym, czyli że ten czas istnieje równocześnie w jednym wielkim bloku. Następnie mamy bezmasowy transfer świadomości i co jest właśnie ciekawe, że on nie wikła się w paradoksy, więc omijamy paradoksy dziadka i wszelkie paradoksy, które są związane z masą, okay? Bo E równa się MC kwadrat, więc jeśli mamy jakąś tam masę, no to ona będzie gdzieś tam poszerzona, że tak powiem. No generalnie masy, ciężko jest przenieść się w czasie, jak wiemy dzisiaj, jeśli chodzi o kwestię naszej masy ciała na przykład, tak, bo rozerwałoby nas po prostu. Poza tym musimy mieć ogromną energię do tego. Nie chcę też tu mówić od jakiejś podróży w czasie, bo to jest właśnie takie troszeczkę śliskie słowo. Autor angażuje świadomość w
w tę podróż w czasie. I tutaj wprowadza nas tą relację czasu, przestrzeni, świadomości, które potem na przykład Star Trek też w jednym odcinku angażował się właśnie w analizę tego, w jaki sposób można przedstawić tą świadomość, czas i przestrzeń ze sobą zestawić między innymi. Ale tutaj musimy pamiętać, że Lovecraft nam daje dość istotny punkt do przemyśleń właśnie, że czas, przestrzeń nie mogą być postrzegane poza świadomością. Jest to bardzo ważny element. Poza tym poznanie czasu wymaga nieprzeciętnego intelektu, jak tutaj poznajemy właśnie po Itianach, którzy są ponad wszystkim, chociaż nie ponad przedwiecznymi, bo jednak przedwieczni gdzieś tam sterują tą energią, którą Itianie wytwarzają. Ostatecznie czas zostaje przez Itian zredukowany do narzędzia o funkcji adaptacyjnej. Czyli nawet jeśli mamy taką wiedzę, ostatecznie odkrywamy ten czas w całości, to nic z tego i tak nam nie da tak de facto, bo Itianie, poznając czas, po prostu zredukowali go do pewnego narzędzia ich własnego przeżycia, więc nadal ten prymarny punkt egzystencji jest tutaj bardzo mocno się przebija w tym tekście. Okej, okay, ostatni slajdzik już. Widzę, że mam 4 minuty, 3 nawet. Okej, okay, jakie są problemy z tym modelem związane? Po pierwsze, nawet tak ogromna wiedza, jaką posiedli Itianie, nie jest w stanie jakby zaspokoić naszych potrzeb, tak? Nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej rutyny i monotonii życia. Dlatego też u Lovecrafta pojawiają się na przykład ucieczki czy samobójstwa tych Itian, tak? I osłabienia woli życia. Przez to, że oni żyją i przechwytują non-stop te ciała i ich życie się rozciąga w nieskończoność, już mają tego dosyć, z tym fioła po prostu. Więc to jest istotny aspekt tej naszej egzystencji, że nawet jeśli byśmy poznali ten moment istnienia wiecznego, to niezbyt dobrze by się to skończyło. Nie jest to jakaś ciekawa perspektywa na przyszłość. Skoro istota ludzka dalej jest bytem holistycznym, to w jaki stan jej świadomości wpisuje się w ciało Itian, tak? Na ile biologia i genetyka tutaj odgrywa istotną rolę. Chyba że dopuścimy ten dualizm substancji, to znaczy istnienie niematerialnej i materialnej substancji, tak? To wtedy możemy odrywać świadomość z ciała. Inaczej jest to dualizm własności, wydaje mi się, więc wciąż mamy ten element niematerialny i materialny, ale on jest zależny od ciała, więc jeśli urwiemy tą ciągłość ciała umysłu, umysł też umrze. Nie do końca też wiemy, co faktycznie znajduje się poza czasem i jak miałoby wyglądać istnienie bytu w takich warunkach. Wydaje mi się, że Lovecraft tutaj troszeczkę tak przewrotnie używa słowa poza. To wszystko dzieje się w czasie, odbywa się w czasie, ale tym bardziej, że dzisiaj znamy mechanikę kwantową i możemy aplikować na przykład ten element transferu świadomości do splątania kwantowego. Wtedy spokojnie możemy to wyjaśnić. Poza tym poza czasem nie można istnieć de facto, bo nawet nie bylibyśmy w stanie rozmyślać, nie wiem, robić czegokolwiek, tak? Czas staje. Nawet jeśli by teraz czas stanął na Ziemi, nie bylibyśmy w stanie tego stwierdzić. Żylibyśmy dalej po prostu. Ostatnie pytanie to jest rzędu, jakich energii potrzeba do takiego transferu świadomości w czasie i jakich ewentualnie materiałów potrzebujemy, tak? Jakich materiałów potrzebowali Itianie, kiedy budowali tą właśnie, kiedy ten Itian, który przejął Nataniela, budował tą maszynkę właśnie w celu przeniesienia z powrotem siebie do jego tam czasu, jego przestrzeni. Okej, okay, dobra, chyba się wyrobiłem, myślę. Tutaj są źródełka, z których korzystałem, więc ktoś tam sobie może poskrinować, ewentualnie rozszerzyć. A tutaj jest kontakcik. Dziękuję bardzo. To by było na tyle. Dziękujemy serdecznie. I tym przyjemnym akcentem kończymy część panelu związaną z wystąpieniami. Teraz przejdziemy do dyskusji na temat owych panelów i ja od razu najchętniej zadałbym pytanie do wszystkich tutaj zgromadzonych. Czy mają państwo pytania do siebie nawzajem? Bo to będzie pierwsza rzecz, o którą chciałbym się was zapytać. To może ja krótkie pytanie będę miała tutaj pana. Bardzo mi się podobało w ogóle wystąpienie, ale czy w sumie nie uważa pan, że jakby mówienie o tej
jakby, że mówienie o dwóch seriach czasu MacTaggarta jest bez sensu, to znaczy jakby nasz język nie jest utęsowiony i możemy sobie całkowicie poradzić z jedzą. Więc wydaje mi się też oczywiście fajnie o tym wspomnieć, żeby pokazać, że był taki spór w pewnym momencie, ale czy nie jest tak, że zadaniu świat za pomocą tylko jednej serii, to moglibyśmy sobie to przełożyć na drugą? Znaczy nie do końca, bo właśnie te No bo u nas jakby teraźniejszość i przyszłość jest bardziej płynna, prawda? No i też jeszcze, wiadomo, możemy podawać argumenty właśnie przeciwko albo Growing Block Theory, albo Spotlight View, albo właśnie mówi lokalności, prawda? I wtedy też możemy pokazywać, że nie ma odrębnych przeszłości, teraźniejszych przeszłości, że... Ja przepraszam, nie wiem, czy ja mam tylko taki problem. Bardzo mi panią przerywa i nie słyszę dokładnie pytania. To troszeczkę u mnie również, niestety. Tak, u mnie też. Okej. Okay. No to trudno. Znaczy, z tego co zrozumiałem, to pytała pani na początku o serię i B-serię, czy jest w ogóle sens rozróżnienia, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Czy jest sens rozróżnienia w ogóle na te dwie serie, skoro czas jest tak dynamiczny? Nie mamy tensów w polskim, tak. Znaczy, to zależy z jakiej perspektywy patrzymy. Jeśli na przykład uderzymy w Henri Bergsona, no to będziemy mieli dynamikę czasu zupełnie oderwaną od logiki, no nie? W ogóle logiki temporalne są dość skomplikowaną dziedziną, tak, jeśli mogę tak powiedzieć. I jakby badanie tej zawartości i sensu ontologicznego czasu, który płynie, wydaje mi się, że i tak i nie, można go rozczłonkowywać, ale jeśli go będziemy rozczłonkowywać, właśnie opierając się o myśl bergsonowską, no to będziemy tracić jakby jego dynamikę, jego sens, więc połowicznie się z panią zgadzam, że nie ma sensu, ale tylko w momencie, kiedy chcemy jakby postrzegać ten czas jako jako coś solidnego, jako coś holistycznego, tak? Ale jeśli chcemy dociekać głębiej, czy ten czas nie ma aby jakichś elementów, no bo jeśli wgłębić się bardziej w ten temat, to moglibyśmy badać konkretne obiekty, czy one mają na przykład jakieś rozciągłości czasowe, czy ich części mają różne czasy, tak? Bo właśnie ateoretycy między innymi pytają o to, czy istniejący na przykład, nie wiem, krzesło, czy tam telefon podlega tym awłaściwościom, czyli tym rozciągnięciu w czasie tej dynamiki, czy jednak całe połacie wielkie, tak, podlegają tym elementom, tym awłaściwościom, więc myślę, że ma to sens z perspektywy logicznej i żebyśmy się dowiedzieli nieco więcej o naszym własnym rozumowaniu, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy dużo uczymy się o czasie, bo to jest bardzo abstrakcyjna forma jednak, ale na pewno dużo uczymy się o sobie i o własnym myśleniu i na temat tego, w jaki sposób nasza logika, znaczy nasz umysł funkcjonuje i jakie może to odnaleźć w rzeczywistości przełożenie, nie? Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Znaczy, w sumie tak, mogłabym jeszcze dyskutować, że to w sumie jest kwestia też tego z tym przypisaniem własności, czy my jesteśmy endurantystami, czy perturantystami, czy jakie mamy stanowisko, ale to zostawię pole innym osobom do dyskusji. Pewnie. Znaczy, jeszcze mogę dodać, że enturantyzm, perturantyzm jest jedynie takim elementem jakby przełożenia też pewnych logik technicznych z naszego życia, tak? Jednak nasze funkcjonowanie naszego umysłu bardzo mocno też czerpie ze świata, który nas otacza i z techniki też, która nas otacza. I my często w takiej heglowskiej dialektyce właśnie funkcjonujemy, tak? I to nie jest tak, że my poznajemy jakiś tajnik, tylko to jest pewna właśnie dialektyka bardzo ściśle zawężona do jakiejś funkcji w tej rzeczywistości, z którą mamy na co dzień doświadczenie i to się przekłada właśnie potem na jakby funkcjonowanie tej logiki w jakiś sposób, jeśli mogę to tak ująć. Okej.
No tutaj można byłoby pójść za ciosem, troszeczkę powiedzieć, posiłkując się ongiem, że to narzędzie narzuca nam w pewien sposób myślenie w dany sposób, mm-hmm. postrzeganie w tym przypadku oczywiście czasu. Za to chciałem tutaj zapytać, robić taki mały pomościk, wydaje mi się, bo było tutaj wspomniane wcześniej o pewnym łączeniu istot boskich z ludźmi, co... tworząc taką przerażającą hybrydę, wywołuje u nas pewien niepokój i strach. Co myślicie właśnie o tym, nawiązując właśnie do opowiadania kolor z przestworzy, chyba tak to było, na polski tak to można przetłumaczyć, prawda? Mógłby pan doprecyzować pytanie? Bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Tak, bo pojawił się wcześniej wątek właśnie tego, skąd właściwie wynika nasz strach jako tak pojęty, prawda? Mhm. I duża część prezentacji tutaj była przedstawiona odnośnie tego łączenia, tego co ludzkie, tych pewnych przeciwieństw, prawda? Mm-hmm. I tutaj w tym opowiadaniu, w którym pan przedstawiał i się posiłkował, mm-hmm. mamy w pewien sposób to takie połączenie, ten nasz główny bohater jest w pewien sposób scalony z tą, mm-hmm. z tą kosmiczną istotą. I jak pan sądzi, i to pytanie chyba do wszystkich tutaj, właśnie o naturę tego strachu, czy rzeczywiście istota, która jakby w pewien sposób pojęła cały czas, Czy nie jest to dla nas, dla istot żyjących w czasie, ale tylko jakoś tak bytujących, prawda, stających się, dążących do śmierci, mm-hmm. do śmierci, mówiąc językiem Heideggera, czy to nie jest najbardziej przerażająca w pewien sposób wizja dla nas, dla ludzi? No, myślę, że jest. Znaczy... To jest ciężkie opowiadanie. Znaczy w ogóle strasznie bogate to opowiadanie jest, bo mówił pan o kolorach z przestworzy, bo pewnie chodziło panu o to Shadow Out of Time, tak? O cień spoza czasu. Tak. Okej. Okay. Tak, więc to jest bogaty tekst, szczególnie jeśli chodzi o kolonializm, to tam możemy naprawdę wyszukać ogrom. Jest to straszna perspektywa, tym bardziej, że jednak my staramy się ten czas gdzieś tam cały czas przebijać, pokonywać i jakby dostosowywać tą naszą egzystencję. Znaczy, chcielibyśmy żyć coraz dłużej, coraz ciekawiej, coraz intensywniej, ale Lovecraft pokazuje nam, że okej, no to nawet taki, że tak powiem, akceleracjonizm w tym przypadku nie zadziała. Bo ostatecznie i tak po prostu strzelimy sobie w łeb. Będziemy mieli dosyć do takiej... Przepraszam, jeszcze tylko, czy mogę prosić o włączenie kamerek, bo tutaj bardzo, bardzo proszę. Ojej, pardon. Bo... Nie zwróciłem uwagi, że nawet mi się wyłączyła. To pewnie przez tą prezentację. Dobra. Super, dzięki wielkie. Dobra, przepraszam za ten problem. Także... Mogę, bo udało mi się chyba złapać połączenie, tak mi się wydaje. Jasne. Przepraszam bardzo, miałam jakiś problem. Panie Mateuszu, bardzo, bardzo mi się miło i niepokojąco trochę słuchało wystąpienia, a przynajmniej tych fragmentów, które udało mi się złapać. Michał, pytałeś o ten czas i o to zajęcie tego czasu i o to pojmowanie tego czasu. Wydaje mi się, że jakby jeszcze też łapiąc tutaj kontekst tego, o czym ja mówiłam właśnie o tej sprzeczności kategorialnej i o tym właśnie pojęciu samego strachu, samego lęku w zasadzie, mówiąc o tej fikcji. Wydaje mi się, że ten bezkres, o którym mówimy w kontekście czasu, prawda, no bo czas jest w zasadzie nieograniczony, że to jest coś, co moim zdaniem przeraża nas, jeżeli mielibyśmy właśnie mówić i próbować sobie wyobrazić, w jaki sposób pojąć czas, że
że ten bezkres, ten właśnie nieograniczony, taki bez tego końcowego punktu, tak jak nasze ludzkie życie ma pewien punkt, prawda? Dalszy czy bliższy, w zależności od tego, jak komu uda się żyć, jak Bóg da, jak to niektórzy mówią, ale jednak mimo wszystko jest ten koniec, który następuje. Czas nie ma końca. I jakby świadomość tego, żeby pojąć właśnie istotę, która jest w stanie może nawet być tym czasem, i zawiadywać nim i w jakiś sposób właśnie utożsamiać ten bezkres, jest czymś, co my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego pojąć, prawda? Jak to może wyglądać i jak to może się nie kończyć. I to może być też coś, co może wzbudzać właśnie jakiś taki niepokój, bo jest to sprzeczne z naszym schematem. A jeżeli dodamy do tego to, że czas może mieć jakąś swoją świadomość, bytność, prawda? Nie jest tylko naszym wymysłem, jakby jednostką miary, jakkolwiek to nazywać, no to staje się znowu przerażające, tak? Bo znowu wykracza poza nam znane kategorie. O, tak sobie pozwolę powiedzieć. Mm-hmm. To właśnie też... To jest ta niesamowitość tej naszej ludzkiej śmiertelności, prawda? Ona nam nadaje w pewien sposób cel w życiu. Wiemy, że ten czas jest ograniczony, a w przypadku z takim hybrydyzacją w pewien sposób istoty ludzkiej, z takim bytem, który jest władcą czasu, może to zbyt daleko idące porównanie, ale tutaj mi się nasuwa pewien autor, Neil Gaiman, nie wiem, czy znacie państwo, pewnie tak, świetny komiks związany z postacią Sandmana, już nie pamiętam, w którym tomie to było, ale chyba w czwartym, kiedy właśnie postać Sandmana, czyli Władcy Snów, zakochał się w ludzkiej kobiecie, ale ta relacja właśnie poprzez to niezrozumienie czasowości i ludzkiej śmiertelności w pewien sposób była iście tragiczna w skutkach. Później ta kobieta w ogóle trafiła do piekła, została porwana w pewien sposób przez szatana, można tak powiedzieć, prawda? Ale to się ciekawy motyw pojawia, bo my tutaj dyskutowaliśmy głównie o tym, jak te straszliwe byty, one chcą nam zrobić krzywdę w pewien sposób. Są, nie wiem, wielki przedwieczny Cthulhu, wpływa na nasze umysły, my wariujemy, szalejemy. Ale to jest ciekawe od względu tego, że co jeśli te byty nawet nie chcą nas krzywdzić, tylko po prostu ich pewna taka esencjonalność jest dla nas tak niepojęta, że nawet gdyby nie chciały nam robić krzywdy, to niestety mają taki destrukcyjny wpływ na nasze postrzeganie i bytowanie w czasie. Znaczy, jeśli mogę powiedzieć, właśnie dodać coś, to ja bym powiedział właśnie, że Lovecraftowi właśnie nie chodziło o to, że te byty chcą nas właśnie skrzywdzić. To jest coś, co jest... Bo tak jak Lovecraft właśnie w tym swoim eseju Supernatural, About Supernatural Horror chyba, czy już nie pamiętam, jak się nazywał ten esej, mówił właśnie o tym unknown, tak? To, co jest niewiadome, to jest dla nas najbardziej przerażające. Swoją drogą, dlatego też gry komputerowe mają tak ogromny problem z transferem, tak? Lovecraftowskiego horroru i w ogóle tej wizji gotyku. Bo na przykład jak mamy lovecraftowski model Pikmana, załóżmy, gdzie mamy jakiś przerażający obraz, to nasze wizje, które podczas czytania tej książki są dziwne, przynajmniej moje były, ale to pewnie jakaś degeneracja przez internety. Z kolei jak mamy na przykład grę Layers of Fear, robioną przez polskie studio, to tam mamy pewien problem, bo gra jakby próbuje wykroczyć poza ten element wizualny. A niestety gry wideo są wideo, tak? Element wizualny jest nierozłączny, więc tutaj groza lovecraftowska i przełożenie tego na tych wiecznych, tych wielkich przedwiecznych i tak dalej, i ukazanie tego, że to jest byt całkowicie oderwany od nas i że my nie mamy na niego żadnego wpływu de facto, jest, nie wiem, epifenomenem, można powiedzieć, w jakiś sposób naszym. Czy my jesteśmy jego epifenomenem? Pardon, moment. My jesteśmy jakimiś tam wybuchami, takimi bączkami na jego umyśle. I właśnie nie mamy żadnego wpływu na tych przedwiecznych.
Ale myślę sobie jeszcze właśnie, bo... Pardon w ogóle za moje chaotyczne myślenie, wypowiedzi. Jestem, mam troszeczkę taką manierę Ziszkową, że jak odpłynę, to już odpływam daleko w hen. Myślę sobie teraz o tym bezkresie, o której pani wcześniej wspominała, że ten bezkres jest tak przerażający. W sumie ci wielcy przedwieczni to też jest pewien bezkres dla nas, no nie? Bo to jest coś, co nie ma końca, żyje wiecznie de facto, jest jakieś omnipotentne, nie potrafimy tego czegoś zrozumieć. Też można go tłumaczyć jako bezkres na przykład, nie wiem, samej wiedzy, przed którą też przestrzegał Lovecraft. I dlaczego akurat fiksujemy się na tym bezkresie? Dlaczego on nas tak bardzo przeraża? To jest ciekawe. Dlaczego, nie wiem, na ile ma kultura tutaj wpływ na to też? Na ile kultura, która mówi nam o wiecznej produktywności, że musimy cały czas coś robić, a tutaj nagle zawieszeni w bezkresie pływamy sobie w jakimś, nie wiem, morzu niewiedzy, w jakimś apeironie. Świetna dygresja właśnie a propos tego i też się pojawiło bardzo wiele wątków i mam tak. Dwa zupełnie różne pytania, znaczy jedna bardziej dygresja, drugie jest pytaniem, które mi się wyklarowało pod sam koniec pana wystąpienia na temat tego, czy rzeczywiście jakby, czy Cthulhu i inni przedwieczni żyją poza czasem? Czy mają stan żyć poza czasem, bo było wspomniane wcześniej, że no raczej istoty nie mogą żyć, ale wiemy, że one są jakby poza prawami w pewien sposób. A druga dygresja a propos gier wideo właśnie i tego brak możliwości uchwycenia tej niepojętości, tego bezkresu. Widziałem ostatnio bardzo fajny projekt, nie pamiętam jak się ta gra nazywała, więc wybaczcie mi bardzo, ale było tam ciekawe przedstawienie czwartego wymiaru w pewien sposób jako czas, gdzie my jako postać poruszaliśmy się w czterech wymiarach i przestrzeń zmieniała się ze względu jakby na tą czasowość. Więc może jakby idąc w tą stronę, to by była jakaś taka mała furteczka do przeniesienia na język gry właściwie tego, co dla nas w pewien sposób niepojęte i bezkresne. Mhm, to jest ciekawe. Kurczę, szkoda, że pan nie pamięta tytułu tej gry. To nie był Returnal, nie? To jest coś nowego czy starego? To ta gra jeszcze nie wyszła, ona jest w alfie. W sensie z tego, co wiem, to jest taki eksperymentalny mocno projekt. A, okej. Okay. O, co to za studio? W sensie też Blueberry jakiś nasz, czy jakieś zagraniczne? Zagraniczne chyba. Bo właśnie a propos Layers of Fear, jakby widać, że oni się tam troszeczkę tym Lovecraftem inspirowali, ale jak dla mnie to była bardziej taka Alicja w Krainie Czarów, tylko że podlana takim mrocznym sosem post-PT jeszcze. Tak. Ale w ogóle to co, a no proszę mówić, to ja potem dodam gdzieś tam swoje trzy grosze. Znaczy ja szybko może wtedy odpowiem na to pierwsze pytanie, które pan zaczął, czyli czy te potwory istnieją, potwory, Jesus, bluźnie, czy wielcy przedwieczni istnieją poza czasem? Właśnie tu jest ogromny problem, bo po pierwsze pytanie, jeśli Tianie biorą tą energię, to skąd oni ją biorą? Muszą ją brać z jakiegoś miejsca. Czytałem pewne opracowanie, gdzie badacz mówił, że na przykład ta energia pochodzi właśnie spoza czasu. Znaczy tą energię udostępniają ci wielcy przedwieczni. Albo w jakiś sposób wpinamy się w ich nie wiem, soki życiowe i odbieramy im tą energię i zawsze coś musimy oddać z siebie w tym świecie. Podobnie jest u Roberta i Howarda w Konanie zresztą. Ta magia nie jest za darmo, tak? To nie jest gratis, tylko musimy oddać coś z siebie, jakiś element siebie, cielesny najczęściej, żeby ta magia w ogóle zadziałała. Więc to jest świetne pytanie. I to jest pytanie, które zresztą też no, nie ma odpowiedzi, myślę, ale albo gdzieś tam ma, z tym, że pytanie właśnie o istnienie poza czasem. Czy na pewno to istnienie poza czasem jest takie, jakie nam się wydaje? Inna jeszcze sprawa, czy czas jest tylko i wyłącznie jednym dodatkowym wymiarem do tych trzech wymiarów przestrzennych? Czy na przykład czas jest samoistnym bytem, który ma w sobie zawinięte wymiary?
Tego też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, no nie? I to jest kolejna sprawa, bo jeśli on ma te wymiary, no to może w którymś z nich, wedle M-teorii, czy jakichś tam innych teorii strun, będziemy w stanie namierzyć właśnie ten element, gdzie ci wielcy przedwieczni sobie bytują. A może wielcy przedwieczni są po prostu w nanoskali, gdzieś tam i mechanika kwantowa będzie mogła ich wybadać i wcale nie są tacy wielcy. Okej, okay, skończyłem. Wydaje mi się, że jeszcze wracając do tego bezkresu, bo wspomniał pan właśnie o tym zainteresowaniu i tej fascynacji właśnie tą nieskończonością, można to powiedzieć, tym bezkresem. I właśnie czy zaczepione jest to w kulturze, czy z czego to wynika? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę człowiek przecież od zawsze szukał sposobu nieśmiertelności, na nieśmiertelność, gdzieś tam tego źródełka młodości, prawda, czyli wiecznej młodości, wiecznego życia, sił witalnych i tak dalej, i tak dalej. I chyba to, co też jest właśnie fascynujące w tym bezkresie, to jest właśnie ten sam wątek, to znaczenie tej nieskończoności, prawda? To jest zresztą to, co pan powiedział właśnie, tylko no, człowiek od zawsze chciał żyć wiecznie, prawda? I jakby gdzieś tam fikcja potem to wypaczyła, jakie konsekwencje złe może mieć to, może wypaczyła to złe słowo, ale pociągnęła ten temat, ukazując złe, prawda, konsekwencje jednak znalezienia jakichś tam sposobów nieśmiertelności, źródełek młodości i tak dalej. I tak samo tutaj wydaje mi się, że gdzieś tam jakby liczba rosnących wątków w naszej wyobraźni, to jest to też, do czego zaraz jeszcze przejdę, która jest w stanie wymyślić, prawda, ilości różnych skomplikowanych, złych rzeczy, czy może właśnie prowadzić gdzieś tam do jakiegoś szaleństwa, prawda? Więc może też tym Lovecraft się tutaj gdzieś tam posiłkował. Natomiast zahaczając właśnie o temat szaleństwa i gier jako takich, i mimo że pracuję w grach wideo zawodowo, to też jakby w grach fabularnych, papierowych siedzę dosyć mocno i zawsze jednak będę uważać, że jest silniejszy wydźwięk tej wyobraźni w grach RPG papierowych i one mają gdzieś tam tę przewagę nad grami wideo. I rzeczywiście moim zdaniem Zew Cthulhu broni się tylko i wyłącznie w postaci gry fabularnej RPG, bo jednak siła naszej wyobraźni, naszego umysłu, pojmowania i wyobrażania sobie różnych kategorii, prawda? Czy mówimy o bezkresie i tego, jak nieskończoność może wyglądać wedle jednego mistrza gry, czy wedle drugiego, czy graczy, czy jak kreujemy te wyobrażenie u naszych współgraczy, współtowarzyszy, no to jest jednak indywidualna kwestia i jak to działa na naszą wyobraźnię, jak my sobie to wyobrazimy, a nie jest to stworzone przez twórców niejako, zresztą sam podręcznik Cthulhu zapewnia nas i mówi o tym, żebyśmy zmieniali wszystko pod siebie, bo najważniejsze jest to, jakie emocje wzbudzamy wśród graczy na sesji, prawda, i jak my to pojmujemy i jakie to budzi w nas emocje de facto. I to jest chyba ta siła, bo ja na przykład nie spotkałam się jeszcze z dobrą, może nie z dobrą, nie, ale z bardzo dobrą, z taką idealną wersją, odwzorowaniem właśnie Lovecrafta w grze wideo. Ilekroć bym nie grała, w co bym nie grała, to zawsze gdzieś tam to jest to, o czym pan mówił, że jest to ograniczenie wizualne, które w jakiś sposób narzuca nam obraz i on nie może być do końca zgodny z wyobrażeniem wszystkich grających, tak? Zawsze komuś się będzie nie podobać, albo ktoś inaczej sobie to wyobrażał czytając. Zwracam tu uwagę na coś, znaczy zwracam i polecam, Call of the Sea. To nie jest wybitne dzieło, to jest gra 2020. Nie jest to wybitne dzieło, jeżeli chodzi o fabułę, a już tym bardziej narrację. Fabuła, można powiedzieć, że jest dosyć przewidywalna i prosta, ale bardzo zgrabnie podana. Natomiast tam jest fajna rzecz, że twórcy oprócz wizualiów, które są trochę zaskakujące, bo są trochę takie baśniowe, takie w stylu Ori, też jak mówiłam, to oprócz tego oni grają tam muzyką. I te misje muzyczne, nie będę spoilować, ale warto to sobie nawet na YouTubie obejrzeć, że oni tam próbują wejść trochę na ten jeszcze inną, pociągać za inne szturki, trochę uderzać w inną strunę właśnie pojmowania tej naszej gdzieś tam może tej wrażeniowości i gdzieś tam wchodzenie na taką synestezję, prawda? Połączenie wizualiów z audio. I rzeczywiście moim zdaniem tam to fajnie się sprawdza i to jest bardzo duży walor tej gry, także serdecznie polecam. I to tak ode mnie tyle. Będę musiał zerknąć. Call of the Sea. A jest jakieś polskie tłumaczenie, jak oni to tam... Nie, właśnie jest Call of the Sea po prostu.
tak jak Call of Duty. No to dobrze. Nie spotkałam się z żadnym tłumaczeniem po prostu polskim. Bo nie wiem, bo mogę mylić. Była ostatnio taka gra właśnie w oparciu o to już zajechane chyba Shadow of Innsmouth. Właśnie nie pamiętam, chodziło się takim śmieszkiem w kapeluszu o takim podwodnym mieście, już nie pamiętam, czy to... Nie będę musiał zobaczyć. W sensie jak... chodzi o Sinking City? Sinking City. Super, tak. Dziękuję, właśnie, tak. Śmieszek w kapeluszu, no. Ta gra się przewija ostatnio, zauważyłem co każdy panel, ale nie jest poruszany jej temat, więc jakby możemy poruszyć. Wiecie, ona ma mocne strony, nie? Niektóre. Tak. Ona ma mocne strony i tego nie można jej ująć. Ale też no nie można, kurczę... To są ciekawe horrory generalnie, można powiedzieć, albo jakieś takie elementy gotyku mają, ale to nie jest jednak Lovecraft, nie? Tam nie ma kosmicyzmu. Tak. I dla mnie też trudno mi jest namierzyć, no całkiem niezły, jeśli chodzi o lovecraftowski horror, był Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth bodajże. Mhm. Starsza gierka. Ja niestety chyba jestem najlepsza bardziej... moim zdaniem, jeżeli chodzi o to pojmowanie kosmologii. Tak, tak. Chociaż mnie troszeczkę bolało, że tam latałem i strzelałem w dagony jakieś i tak dalej. To było takie trochę... przecież to są wielcy przedwieczni. Tak. Więc taki właśnie kampik tam troszeczkę zaleciał, ale... Tak, to była całkiem fajne przełożenie i tam też ten element czasu się przewijał i też Hitianie się pojawiają między innymi, no nie? Bo mamy te przebłyski właśnie. Noirowo, bo wydaje mi się, że gdzieś u Lovecrafta ten noir, nie wiem czy to przez Call of Cthulhu akurat RPG papierowe, czy to faktycznie, bo jakby zgroza w Red Hook jest dość noirowa, można powiedzieć, tak. Ale chyba sam Lovecraft nie był jakiś taki mocno noirowy, wydaje mi się, że właśnie ta Call of Cthulhu i nasze kulturowe jakby zaczepienie się w film noir jakby troszeczkę zabarwił to w taki sposób. Tak myślę sobie teraz, mówiła pani o tym, że każdy z nas, każdy mistrz gry tworzy sobie swoje własne bezkresy i przypomniała mi się taka anegdotka, jak znajomy opowiadał, jak grali właśnie w Call of Cthulhu i koleś im zrobił misję normalnie Mission Impossible, gdzieś tam po laserach jakiś skakali, mówią się, Jesus, to był bezkres. Palpowe wyobrażenie teraz jest bardzo wodne, no na czasie, odkąd Black Monkey wydały Pulp po polsku. Ja mam właśnie też do was wszystkich pytanie. Zostając przy temacie Lovecrafta właśnie, co myślicie o tej formie cynicznej lovecraftowskiej dzisiaj? W sensie chodzi o to, w jaki sposób to wszystko nabrało kolor w dobie tych wszystkich maskotek, słodkich ktulusiów, jakichś takich różnych świtaśnych rzeczy. Nie wiem, czy przeszkadza wam to, czy nie robi wam to zbytnio? Czy jest to dla was jakiś wielki obstacle? Szczerze mówiąc, jakby ja uwielbiam wszelkie... Znaczy, to już jest dosyć stary mem, ale był taki na wybory prezydenckie, że po co wybierać mniejsze zło, i był taki Cthulhu, który z symbolem wiktorii na palcach. W sensie... Wydaje mi się, że to jest dosyć naturalny proces, gdzie Cthulhu jako taka ikona popkultury w pewien sposób, ten taki najbardziej chyba znany, przedwieczny z panteonu lovecraftowskiego, jednak no musi ulec tej przemiałce kulturowej, prawda? Lubimy sobie go w jakieś dziwne miejsca wklejać, często nawet niepasujące, prawda? Czy mi to przeszkadza? Tak po prostu działa chyba kultura i no, cóż. Ja w odpowiedzi pokażę koszulkę. Może jest tak, że jest call me back, jeżeli to widać. O, widać. Tak, widać. Tak, więc to jest jakby jakaś tam odpowiedź moja z tym, że no właśnie, że ja bardzo lubię. Dla mnie to jest strasznie miła rzecz i ja lubię kolekcjonować też te gadżety. Natomiast tak też może pozostawiając panów z pytaniem na koniec, bo wydaje mi się, że takie jakby pozbawienie tej grozy
właśnie Cthulhu, pozbawienie go tego całego majestatu i tego zagrożenia, które ma siać, służy takiej tej właśnie kulturalizacji, jeżeli mogę to tak nazwać, bo jakby wszelkie zagrożenie, czy wszelkie... Neutralizacji kulturowej. Tak, dziękuję. No, to jest dużo lepiej, tak. Zrobiło mi się jedno słowo z dwóch. Natomiast chodzi mi, zmierzam tutaj do tej trywializacji troszeczkę, takiego właśnie pozbawienia tych groźnych aspektów po to, żeby troszeczkę jakby znowu złapać to groźne pojęcie tego potwora, w cudzysłowie, w pojmowanie naszych kategorii, żeby je oswoić, prawda? To jest to oswojenie tego, tej grozy, tego horroru, to jest to, co robi się też z nazistami. Tutaj może odleciałam daleko, ale to jest jeden z aspektów mojego doktoratu, właśnie horror, jeżeli chodzi o w ogóle sam imidż nazistów i właśnie sama jakby ta trywializacja, czyli wsadzenie w te ramy kulturowe, ośmieszenie może tej grozy, pomaga nam się z nią oswoić, prawda? I to może też jakby jest skierowane też po to, żeby na przykład móc dzieci z tym oswajać, prawda? Z dziełami, no, z wielkimi dziełami literackimi, a jednocześnie no, niewskazanymi jeszcze może, prawda, dla maluchów. I może w jakiś sposób jest to też krok do tego, żeby oswoić z wielkim Cthulhu właśnie nasze dzieci. Albo właśnie jest to kwestia trywializacji, czyli takiego naszego pojmowania, żebyśmy my oswoili się właśnie z tą bezkresną grozą, może tak. Mm-hmm. To w ogóle bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o te dzieci, że tak to określę. Nawiązując troszeczkę do wczorajszego panelu, jak Szymon Kawa mówił o tym, że Lovecraft to jest troszeczkę taki Schopenhauer, tylko że literatury bardziej. I ja rozumiem w pełni to porównanie i się w pełni zgadzam z nim, dlatego że jakby ja sam widzę ze swojego doświadczenia, że on no, nie był popularny w swoim czasie, prawda, ale właśnie wydaje mi się, że do bardzo młodych ludzi tego typu narracja bardzo trafię. Ja pamiętam sam zresztą, jak w 5 klasie podstawówki trafiłem, dostałem do ręki opowiadanie muzyka Erika Zana i po prostu miałem wow! To jest coś zupełnie innego. I byłem oczarowany po prostu niczym właśnie tą muzyką w opowiadaniu. To jest świetne opowiadanie, tak. Znaczy tak, ja też w ogóle tak bardzo wcześnie zaczynałem z Lovecraftem, bo miałem chyba 14 lat bodajże, jakoś tak. Dziwne, bo miałem 12 lat, jak czytałem Pana Tadeusza, 14 jak Lovecrafta. Dobry progres, no. No, coś pod kopułą nie gra. W każdym razie tak, i ja też byłem zafascynowany. Znaczy pierwszy raz w ogóle spotkałem się z Lovecraftem poprzez właśnie RPG, nie? Dostałem książkę jako dzieciak, mówił wow, jeszcze po angielsku była cała. Więc zacząłem to wszystko przyglądać. Ojej, jakie to było fascynujące. Potem gdzieś tam po bibliotekach latałem i wypożyczyłem te książki i czytałem je. Potem od Lovecrafta gdzieś tam oczywiście to się rozeszło. Długi czas w ogóle szukałem Ramseya Campbella. To był taki epigon troszeczkę lovecraftowski, no nie? A teraz gdzieś tam tworzy swoje elementy. Ciężko było w Polsce go dostać. No. Oj tak. No. A propos, właśnie, bo ja tutaj sobie zapisywałem i to, co pani Maria mówiła, teraz widzę, że zapisałem sobie kwestię, o co chodziło, dużo wątków naraz, o bezkresie rozmawialiśmy, pojawił się też Schopenhauer, okej, jakoś spróbuję do tego nawiązać i to wplątać może. Ja jestem ogromnym fanem filozofii Emila Ciorana. To jest koleś, który naprawdę mi imponuje i kiedy mi jest źle na tym świecie, to uderzam właśnie w klimaty permanentnego samobójcy. I to mnie zawsze wyciąga z tego Sinking City. I teraz właśnie Cioran mówił o zadawaniu pytań przez ludzi. W kwestii też między innymi tego apeiron bez kresu. I on ostatecznie sprowadził
jedno najważniejsze, znaczy jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek zadaje sobie sam, to o fałszywość własnego istnienia i o bezowocność własnego istnienia. I to jest ciekawe, bo w sumie teraz też wszelkie konferencje, ta cała gra akademicka, tak, bo to jest gra, tak? To jest nic innego jak Call of Cthulhu Academic Version. Mamy w Hegla, który jest wielkim Cthulhu przedwiecznym, który jest gdzieś tam wysoko w Panteonie, którego ciężko trzeba wyhaczyć gdzieś. Potem mamy Kanta, jakieś tam Nyarlathotep Nietzsche. I właśnie jakby zadaję sobie też często ja, jako filozof, jako człowiek, pytanie właśnie o kwestię paliwa egzystencjalnego, no nie? Co będzie, kiedy to paliwo egzystencjalne nam się wyczerpie? Bo wydaje mi się, że nawiązując do tego tematu, który ja miałem, o którym ja mówiłem, czyli o czasie, czas wydaje nam się takim, oprócz absolutu oczywiście jakiegoś tam, o którym nie będę mówił, jakie mam zdanie, czas jest jakimś takim, może powiem tak, czas jest absolutem pewnym, tak? I w momencie, kiedy dochodzimy do momentu, do odkrycia tajemnicy tego czasu, to możemy to wiązać jakby z odkryciem tajemnicą wszystkiego, co nas dotyczy. Dlatego, że jeśli odkryjemy tajemnicę czasu, odkryjemy też tajemnicę świadomości umysłu i kontaktu ciała z umysłem, tak? Czyli tego odwiecznego filozoficznego pytania, problemu umysł-ciało. Jeszcze tutaj niestety będę musiał przerwać tą trochę kartezjańską myśl. Okej, okay. Znaczy skończę tylko jedno szybkie zdanie. Jasne. Co będzie wtedy, kiedy nam się po prostu wyczerpie to paliwo egzystencjalne? I wydaje mi się tutaj cała proza Lovecrafta też między innymi o to pyta. No tak. Dziękuję. Ja Państwu bardzo dziękuję za gorącą dyskusję, bardzo dziękuję za prezentację. To był zaszczyt mieć tutaj Państwa do dyspozycji, posłuchać Waszych opinii, posłuchać tego, co przygotowaliście. Dostaliśmy nawet więcej czasu niż było planowo na tą dyskusję, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się na przyszłej edycji. Dziękujemy bardzo oglądającym nas widzom. Dziękuję uprzejmie również, do usłyszenia również. I do dziękuję zobaczenia. Jeszcze raz za zaproszenie i do usłyszenia. Również było bardzo miło i bardzo rozwojowo, że tak powiem. Totalnie, totalnie tak. Dziękuję również uprzejmie. Dzięki. Dzięki serdeczne. Tak, ma być następna dyskusja. Chyba goście mają zaakceptować te linki. Sekundę. No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na jedną uczestniczkę panelu, która tak. Pewnie się za momencik zjawi. Ale myślę, że z wybiciem 40 możemy zacząć powoli rozmawiać. Tak jest. Dobrze. To może zrobimy tak. Ja, czekając na naszą brakującą uczestniczkę, po prostu nas przedstawię wobec tego. Zacznijmy może od takiej luźniejszej, tej, czyli od prezentacji. W tej chwili obecny jest pan Krzysztof Biliński, który jest właścicielem i Spiritus Movens z wydawnictwa 9, wydawnictwa, które specjalizuje się w grozie, który jest fanem grozy. I od tej grozy bardzo dobrym specjalistą. Ja się nazywam Aleksandra Klęczar. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim.
zajmując się między innymi relacjami między tradycją literacką a kulturą popularną. I generalnie jestem po trochu krytykiem literackim, pracuję, zdarzało mi się publikować zarówno w czasopismach naukowych, jak i w pismach branżowych typu Nowa Fantastyka, recenzje i materiały czy artykuły o charakterze krytycznym związane z szeroko pojętą fantastyką, w tym z literaturą grozy. Ciągle chyba nam brakuje Agnieszki Fulińskiej, trzeciej naszej panelistki, również badaczki literatury, przy okazji także autorki, i to właśnie jako autorkę. Już dołączam, już widzę o, właśnie, tak, za chwilę tutaj. Doskonale, bardzo. Dzień dobry, Agnieszko. Właśnie miałam cię przedstawić, więc może jeszcze raz. Agnieszka Fulińska jest także badaczką literatury, czy przynajmniej była nią przez jakiś czas. A bardzo zdecydowanie już nie jest. Tu przede wszystkim będzie rozmawiała z nami jako autorka, która w jakimś stopniu tam się Lovecraftem inspiruje i dla której ten Lovecraft jest ważny w dość specyficznych konwencjach literackich, troszeczkę innych niż te, do których przywykliśmy, kiedy myślimy o motywach lovecraftowskich, czy o tradycji Lovecrafta w literaturze. I chciałabym zacząć może od takiego pytania, które jest trochę banalne, a trochę prowokacyjne, ale wydaje mi się nie najgorszym początkiem rozmowy takiej, jaką chcielibyśmy tutaj przeprowadzić. A mianowicie od pytania, czy Lovecrafta warto czytać, czy to jest dobry autor, czy to jest autor nie tyle inspirujący, to czy on generalnie jako taki, sam z siebie, czym dzisiaj pociąga czytelnika? Agnieszko, zaczniesz? Wyciszyłaś się. Mam nadzieję, że mój komputer nie zrobi takiego numeru jak 2 dni temu na konferencji, kiedy przerwał mi referat w połowie. To jest pytanie, które tak naprawdę na początek jest dość okrutne, dlatego że czy Lovecraft jest dobrym pisarzem? No jakby na to patrzeć z punktu widzenia czysto literackiego, to nie jest dobrym pisarzem. Pisze fatalnie, pisze ciężkim stylem, pisze... Także czasami człowiek się chwyta za głowę, nie wiem jak było w czasach Lovecrafta, czy człowiek się równie chwytał za głowę na widok Cthulhu biegnącego po falach, mackowatego potwora i goniącego bohaterów i tak dalej. No dzisiaj, więc gdybym miała się cofnąć w czasie i z punktu widzenia literaturoznawcy, co przestałam być na szczęście, powiedzieć, to powiedziałabym nie, Lovecraft jest fatalnym autorem. Natomiast to jakby nie ma żadnego znaczenia, czy on jest fatalnym autorem, czy nie jest fatalnym autorem, ponieważ jego impact, że się tak wyrażę, polega na czymś zupełnie innym, na jego niewiarygodnej, zupełnie inspirującej wyobraźni, która po prostu przekracza jakby granice tego, czy ktoś jest dobrym pisarzem, czy jest złym pisarzem. Na pewno dla współczesnego, zwłaszcza czytelnika wychowanego na literaturze dynamicznej, szybkiej, trzymającej w napięciu, oczekującym czegoś takiego, czasami nawet wręcz irytująco oczekującym czegoś takiego literatury, niechcącym czytać czegoś, co jest bardziej powolne, Lovecraft może być bardzo trudną lekturą i bardzo niewdzięczną lekturą. Ale jeżeli przejdziemy nad tym czysto literackim aspektem, to nagle się okazuje, że w zasadzie bez niego trochę ta współczesna fantastyka, zwłaszcza fantastyka grozy, by nie istniała. I to jest znacznie ważniejsze niż to, czy on dobrze buduje zdania, czy dobrze buduje napięcie, czy dobrze buduje bohaterów. Jakby nie na tym literackim aspekcie budujemy naszą fascynację Lovecraftem. Krzysztofie, zgodzisz się z tym? I tak, i nie. Tak jak Agnieszka wspominała tutaj w sprawie wartości samej od strony literaturoznawczej, właśnie wartości utworów Lovecrafta,
No to rzeczywiście no, jest to autor, który często sam siebie powielał, krążył wokół tego samego tematu i w jakiś sposób też literacko go rozgrzebywał tak, że można tutaj jakby od tej strony patrząc, można powiedzieć, że faktycznie no, jakimś tam wybitnym literatem nie był. Ale z drugiej strony on na tle tych wszystkich autorów, którzy w tamtym czasie tworzyli, był naprawdę kimś wyjątkowym, bo w moim odczuciu miał ogromną świadomość tego, co robi. I to go mocno wyróżniało. O ile większość literatury takiej palpowo-fantastycznej, tego palpowego world fiction wtedy stawiała na przygodę niezobowiązującą, tak jak na przykład książki Abrahama Merita, które my wydawaliśmy. Bardzo często ja tam tak z półuśmiechem mówiłem o nich, że to jest taki Indiana Jones w świecie world fiction, czyli tam było dużo przygód, dużo się działo. Ale była też ta fascynująca wyobraźnia. U Lovecrafta ta wyobraźnia stała się jakby sednem jego utworów i tamtych przygód, tej dynamiki akcji, o której Agnieszka wspominała, rzeczywiście jest tyle, co kot napłakał. Raczej rzadko się z tym spotykamy. Bardziej spotykamy się z tym, że Lovecraft próbował wykreować to, z czego dzisiaj jest znany i z czego w sumie też krytyka literacka go odnalazła, właśnie z usiłowania wypowiedzenia, znaczy opisania czegoś, co jest nieopisywalne, co przekracza ludzkie zdolności pojmowania i właśnie jest to niewyobrażalne. To stąd pewnie też tak dużo przymiotników w prozie Lovecrafta. I myślę, że właśnie on, jak tutaj wrócę do tego, że był bardzo świadomy, sam poszukiwał podobnych utworów wśród innych pisarzy. Zresztą tym jest też jego esej Nadnaturalny horror w literaturze, który jest wynikiem właśnie takich poszukiwań. I również starał się w jakiś sposób, współpracując z wieloma autorami, pomagać im w tworzeniu właśnie czegoś takiego bardziej wykraczającego ponad ten palpowy horror tamtych czasów. I stąd wydaje mi się, że jego praca jest czymś takim naprawdę istotnym dla historii literatury, a później już nasze drogi z Agnieszką się całkowicie zbiegają, ponieważ rzeczywiście jest tak, że odkrywanie Lovecrafta, późniejsze inspiracje nim przez wielu, wielu autorów no, doprowadziły do tego, że zaczął być mocno zauważany. I w sumie takim jakby fajnym przykładem na to, że on miał duży wpływ na literaturę grozy i że już był od wielu, wielu lat rozpoznawany, jest nawet książka Gra ze strachem Marka Wydmucha. Ona była wydana w 1975 roku. Wtedy, kiedy o Lovecrafcie słyszało naprawdę niewielu jeszcze czytelników polskich, a Marek Wydmuch poświęcił mu aż cały rozdział jemu jako autorowi, a wszystkie inne rozdziały dotyczyły różnych motywów w literaturze grozy, a Lovecraft jakby sam stał się tym motywem. Krzysztofie, a powiedz mi tak, ty żyjesz z bycia wydawcą, tak? Jesteś właścicielem wydawnictwa. Powiedz mi, kto jest dzisiaj gotów, jak myślisz, jaki czytelnik jest gotów wyciągnąć portfel i zapłacić za na przykład to coś takiego, jak wydaliście niedawno, czyli za zbiór współautorskich tekstów Lovecrafta, jego tekstów, które bez oceny literackiej można by nazwać drugorzędnymi, jeśli chodzi o popularność i znaczenie. Jego tekstów, które mają czasami charakter humorystyczny. Kto dzisiaj w Polsce Lovecrafta czyta? Jak ci się zdaje? Na Lovecrafta w ogóle zrobiła się moda. Już od pewnego czasu na Zachodzie, w końcu przyszła też do Polski. I jeżeli chodzi o nasz zbiór, to właściwie nam przyświecało tutaj może nie tyle kwestie finansowe, bo wiadomo, że lepiej sprzedają się te już znane utwory Lovecrafta, co też widać, że kiedy powstają nowe zbiory tych samych utworów, one się dalej sprzedają, więc jest to pewnego rodzaju na przykład na to, że Lovecraft jest komercyjnym produktem również obecnych czasów, ale nam przyświecało to, żeby tak naprawdę zamknąć temat wydań Lovecrafta, literatury jego w Polsce. Więc zebraliśmy wszystko, co do tej pory nie było u nas wydane lub też pojawiało się w jakichś mało znanych zbiorach i chcieliśmy właśnie, jakby tutaj, że się powtórzę, zamknąć ten temat, że już nie ma nic do wydania nowego Lovecrafta, jeżeli chodzi o jego utwory literackie. I muszę powiedzieć szczerze, że zainteresowanie tym zbiorem jakby jest cały czas takie samo od początku, od tego jak wydaliśmy go 2,5 roku temu. I myślę, że tutaj jest
taka siła tej literatury, tego nazwiska właściwie i książek, które się ukazują sygnowane, że Lovecraft, tak jak wspomniałem, stał się pewnego rodzaju komercyjnym produktem. Ze względu też na to, że pojawiają się filmy na podstawie prozy Lovecrafta. Gry. Jest ogromny właśnie rynek gier z tym związanych, jak również wideo, jak i RPG. No teraz w Polsce przecież jest już od pewnego czasu Zew Cthulhu jako jedna z takich najważniejszych, potężnych gier RPG, do których są co chwilę różne dodatki dopisywane, więc jakby jest to też produkt, który ma bardzo dużo różnego rodzaju odnóg, które właściwie koniec końców skupiają tych wszystkich miłośników ogólnie Lovecrafta ku literaturze. I dlatego wydaje mi się, że też takie zbiory, nawet jak nasz, będą popularne chociażby dlatego, że ludzie zaczynają Lovecrafta kolekcjonować po prostu. Czyli mamy po polsku całość Lovecrafta. W tej chwili tak. Mamy całość Lovecrafta. Przynajmniej taką, jaką znamy. Mamy całkiem sporo też tych rozmaitych, ważnych około Lovecraftowskich książek, jego monografie, pracę o nim. Agnieszko, jeśli mogę cię zapytać, gdybyś miała cały ten zestaw przed sobą, Lovecrafta w całości, dzieła zebrane, gdybyś miała powiedzieć, czy któryś z tych tekstów wspominasz ty jako autorka w sposób szczególnie istotny, jako tekst będący dla ciebie inspiracją? Ponieważ ja mam w ogóle fatalną pamięć do tekstów, o czym wiesz, do tego, do fabuł, do szczegółów, więc u mnie, ja zapamiętuję głównie nastrój, głównie to, w jaki sposób jakby była moja najważniejsze, nie? Interakcja właśnie z tym tekstem, więc to jest tak niewątpliwie tekstem, który zrobił na mnie absolutnie największe wrażenie, jak dawno temu czytałam Lovecrafta. Teraz ostatnio odczytywałam parę rzeczy na nowo, ale to bardzo wybiórcze. Jak przeczytałam właściwie no, większość tego, co była dostępna, głównie po angielsku jeszcze wówczas, to niewątpliwie największe wrażenie na mnie zrobił Kolor z przestworzy, ponieważ jakby chyba najbardziej do mnie od początku przemawiały te teksty, w których groza była kompletnie nienazwana. Ja jeszcze wtedy, kiedy czytałam tego Lovecrafta, nie byłam, powiedzmy sobie, świadomą wyznawczynią zasady Stephena Kinga, że nienazwana groza jest znacznie bardziej przerażająca niż nazwana, pokazana, opisana w szczegółach. W związku z czym pamiętam lekturę, no akurat Kolor z przestworzy przeczytałam na nowo niedawno, więc to jakby to wspomnienie może jest troszeczkę zaburzone. Ale ogólnie rzecz biorąc, pamiętam tę lekturę jako takie poczucie rzeczywiście narastającego lęku metafizycznego, co pasuje tutaj do tematu tego konwentu. Ponieważ rzeczywiście przy całym, znowu właśnie takim wielkim tradycjonalizmie tej narracji, w momencie, kiedy człowiek już czytał prozę modernistyczną, różne takie rzeczy, prawda, no to się wydaje, że tam w zasadzie jest się prowadzonym za rękę w sposób taki szalenie prosty, szalenie zwyczajny. A zarazem naprawdę to było to poczucie, że gdzieś tuż za drzwiami, tuż za moją świadomością czai się coś, co autentycznie przeraża. Także Kolor z przestworzy znacznie bardziej niż te bardziej klasyczne, powiedzmy sobie, opowieści o wielkich przedwiecznych zrobił na mnie wrażenie. I niewątpliwie największą jest dla mnie inspiracją w tym sensie, że to, w jaki sposób staram się wykorzystywać te elementy, to właśnie jest taki półświadomy, jest tym wspomnieniem tamtej lektury w jakiś sposób, że w tych światach, które sama staram się kreować, jakby to coś też się czai tuż za drzwiami. Ja chciałam teraz taki problem postawić, który i mnie intryguje samą jako czytelniczkę, jako krytyczkę, który również myślę, że jest ciekawy w ogóle jako taki. To jest pytanie o to, jak dziś Lovecraft inspiruje, w jaki sposób. I chciałabym jakby podzielić to pytanie na dwie części. W tym sensie, że pierwszą częścią tego pytania się, Krzysztof, zwrócić do ciebie. To znaczy z pytaniem o to, jako czytelnik grozy, tak? Jako ktoś, kto czyta zarówno uznane, tradycyjne teksty, będące jakimś tam, powiedzmy, rodzajem kanonu w tej konwencji. Jak i jako ktoś, kto dostaje teksty młodych autorów, tak? Czasami debiutujących, początkujących, upominających się gdzieś o swoją pierwszą szansę wydawniczą. Gdybyś miał powiedzieć, co takiego
Jakie, nie wiem, motywy, pomysły, koncepcje, nastroje, idee z tych lovecraftowskich koncepcji są dziś dla autorów, dla twórców najbardziej inspirujące? Nie jest to takie też proste pytanie, jakby się mogło wydawać, bo często taką pierwszą przychodzącą mi przynajmniej na myśl odpowiedzią jest to, że akurat najczęściej Lovecraft obecnie inspiruje swoją tak zwaną mitologią, czyli tym panteonem bóstw, czy też no bóstw to ciężko powiedzieć, ale właśnie tych wszystkich istot kosmicznych, które gdzieś czają się za naszą granicą poznawalnej rzeczywistości. I myślę, że to jest jeden z takich głównych elementów, który dzisiaj inspiruje, chociażby z tego powodu, że stąd biorą się właśnie ekranizacje, biorą się gry. One w dużej mierze są oparte na tym jakby wyciągnięciu tego przygodowego wątku z literatury Lovecrafta. To jest też widoczne, jeżeli chodzi o dużą część młodych pisarzy, autorów, którzy... Bo to też trzeba zwrócić na to pewnego rodzaju uwagę, że ktoś, kto poznał Lovecrafta już dawno, dawno temu, jest zmęczony często jego niektórymi utworami, które stają się z kolei inspiracją ogromną dla młodych pisarzy. A młodzi pisarze bardzo często właśnie wchodzą w ten klimat jakby bardziej już przedstawiony w grach, czy właśnie w ekranizacjach Lovecrafta, czyli bardziej tego horroru, takiego nawet cielesnego bardzo często. Zresztą najnowsza ekranizacja z Nicolasem Cage'em Kolorów przy stworze właśnie. Mhm. Tak, to ona też była bardzo mocno taka cielesna w sumie. Ten rodzaj horroru się tam wkradł, bardziej niż ten horror metafizyczny, o którym wspominała Agnieszka i który rzeczywiście był jakby tym, co dostrzegają późniejsi czytelnicy Lovecrafta, już właśnie bardziej tacy, no można powiedzieć, że wyrobieni. Więc tą inspiracją współczesną chyba najbardziej jest ta mitologia. Zresztą ona jest jakby też pokłosiem tego, na co zwracał uwagę August Derleth, bo Derleth na przykład, tworząc swoje pastiszowe, można powiedzieć, opowiadania, na podstawie Lovecrafta, on bardziej skupiał się właśnie na tych tajemniczych księgach, na tych miejscówkach, można tak powiedzieć, tajemniczych, które zawita bohater i tam spotyka jakieś właściwie takie potwory, można powiedzieć, bardziej niż tę grozę nienazwaną. Z kolei właśnie, i to jest właśnie tym głównym jakby jednak motywem inspirującym, a gorzej jest z takimi utworami, chociażby jak u nas wydana w zbiorze właśnie Wyzwanie z innego świata, opowiadanie Nocny Ocean, które jest jednym właśnie z moich w sumie najbardziej ulubionych opowiadań Lovecrafta. I tutaj myślę, że właśnie to jest to, o czym Agnieszka wspominała, że tam ogromną rolę grał nastrój. W tym Nocnym Oceanie tak naprawdę, jak spojrzymy na całość, tam się nic nie stało. Tam się nic nie działo, w ogóle nic nie miało miejsca nadnaturalnego ani jakiegoś potwornego. Bohater po prostu spotykał się z pewnego rodzaju dziwnymi zdarzeniami, które później sobie jakby też nadinterpretował i stąd powstawała coraz większe uczucie grozy w nim, narastało. I koniec opowiadania właściwie to wszystko rozmywał w pewien sposób, ale pozostawiał to niedopowiedzenie, to właśnie coś, co nie zostało poznane. I ten jakby element literatury Lovecrafta jest, ale już bez jakichś takich specjalnych nawiązań, jest jakby eksponowany we współczesnym bardziej już word fiction, gdzie właśnie to nienazwane coś takiego poza granicą naszego poznania staje się dla nas zagrożeniem i to jest jakby cecha bardziej już tego nowoczesnego word fiction. Tak bym tutaj to może zakończył. Ja później jeszcze będę chciała sama wrócić przez moment do tych takich ironicznych, subwersywnych odczytań Lovecrafta, których też jest sporo, zwłaszcza w kontekście problemów mniej może z pisarstwem, a bardziej z poglądami Lovecrafta, które współczesny fandom ma. Ale teraz chciałabym, Aga, zwrócić się do ciebie. Chciałabym cię zapytać mianowicie o coś takiego. Nie dziwią zupełnie lovecraftowskie inspiracje w grozie czy w weird fiction. One rzeczywiście są dosyć wszechobecne. Ja mam generalnie jako czytelniczka poczucie,
że współczesną fantastykę stworzyli Lovecraft i Tolkien. W sensie tych dwóch najważniejszych inspiracji, które powracają w rozmaitych przetworzeniach. Natomiast ty piszesz rzeczy zasadniczo nieco inne, bo twoje pisarstwo koncentruje się wokół fantastyki historycznej, szeroko pojętej. Powiedz mi, po co ci Lovecraft? Co cię w nim intryguje? No jeżeli się nie chce pisać, no bo powiedzmy tak, jeżeli się pisze fantastykę historyczną, to można pójść w kilku kierunkach. No można pisać klasyczną historię alternatywną, ale to jest dosyć, moim osobistym zdaniem, ślepa uliczka. W tym sensie, że dobra historia alternatywna wymaga szalenie precyzyjnych wyliczeń, czy powiedzmy sobie opracowania tego scenariusza, który ma się zrealizować. Ja przyznam, że ponieważ czynnie w tej chwili jestem właśnie historykiem i historie alternatywne staram się w miarę możliwości śledzić, co ludzie z tym robią, no i niestety efekt jest taki, że w zasadzie czasami nawet jest fajny pomysł, ale z niego niewiele wynika, bo albo to jest kompletnie absurdalne z punktu widzenia historycznego, albo też tak naprawdę te pomysły są z reguły dość miałkie, bo właśnie jakby punkt rozejścia się jest źle wybrany, czy coś w tym stylu, więc jakby wydaje mi się, że pisanie samej alternatywnej historii to troszkę mało. Można oczywiście, ale jakby to mnie nie do końca bawi. Owszem, mój świat, ten główny uniwersum, które sobie tam gdzieś na razie w dużej mierze w mojej głowie wykreowałam, bo z tego ukazało się kilkanaście opowiadań, powiedzmy, jest w przygotowaniu już w zasadzie na ukończeniu powieść, dwa zbiory bardzo różne opowiadań z tego takiego szerokiego uniwersum, no to ono oczywiście jest alternatywne, bo tam w pewnym momencie, konkretnie w okolicy 1830 roku, robię sobie pewne zmiany w historii Europy, a co za tym idzie też po części świata. Ale zasadniczo to, co mnie interesuje, to są jednak historie ludzi, historie konkretnych bohaterów, gdzieś te takie okruchy tej historii, z której się wyłania ten jakby większy obraz, i coś takiego. No i w tych pojedynczych historiach, które chcę opowiadać, mam w zasadzie takie dwa główne nurty. Jeden to jest oparty w dużej mierze na, powiedzmy sobie, legendarium, szeroko rozumianym legendarium francuskim, legend, mitów związanych z różnymi regionami Francji, które się gdzieś tam pojawiają po prostu w tle, czy to historii, powiedzmy, kryminalnych, czy historii takich, nie wiem, jakby to określić, realizmu magicznego pewnie, czy coś takiego, a z drugiej strony, czasami to jedno z drugim się trochę łączy, a z drugiej strony no, to są historie, powiedzmy sobie, które bardziej mocniej zahaczają o grozę właśnie. No i w momencie, kiedy chcę mieć grozę, no to na czymś tę grozę zdecydowałam się oprzeć właśnie na tym takim bardziej metafizycznym Lovecraftcie niż w tym mitologicznym Lovecraftcie. Aczkolwiek no mogę powiedzieć, że gdzieś u podstaw pewnego konceptu, który jest głównym konceptem grozy w tym świecie, z tej serii ukazało się kilka opowiadań, Ratio Fantastica, w Fantazmatach, w czymś, no jeszcze w Histerii, no w kilku różnych miejscach ukazały się opowiadania, które rzeczywiście operują tym konkretnym, co czytelnicy moi sobie nazwali czernią. To się wzięło z tego, że w pierwszych publikowanych opowiadaniach na portalu Nowej Fantastyki, no tak to mniej więcej było sformułowane, no tak już przylgnęło troszeczkę, już tak ludzie zaczęli o tym mówić, no więc muszę się z tym pogodzić, powiedzmy sobie, ten mój pomysł był może troszeczkę szerszy, ale to jest gdzieś rzeczywiście inspirowane zarówno tą mitologią Lovecrafta, w sensie, że istnieją jakieś istoty w naszym świecie, istnieją, prawda, istoty pozaziemskie, przedwieczne i bluźniercze, prawda, tylko że nie będą tak nazywane, no bo tu jakby odrzucam ten język bezpośrednio Lovecrafta, tylko raczej idę w kierunku tego, że gdzieś poza naszą percepcją, poza naszym światem czai się coś, co w niego włazi, co w niego wpuszcza te metaforyczne macki, powiedzmy niedosłowne, co w jakiś sposób kusi swoją mocą, jak w Krokach Komandora na przykład, w Fantazmatach, w Ja Legenda, co część ludzi kusi, część ludzi odrzuca, co jest jakąś siłą, która miesza w losach ludzkich. I na przykład w powieści, którą w tej chwili kończę, gdzieś ten Lovecraft bardzo
bardzo, ty ją znasz zresztą, tę wersję beta, więc tutaj się jakby do tego ustosunkować. Wydaje mi się, że gdzieś tam, mimo że to jest taka groza bardziej związana tutaj z naszym obszarem, tym razem kulturowym, trochę ze Słowiańszczyzną, trochę to jest 1807 rok, ale jednak jakieś takie właśnie elementy słowiańsko-ludowe się tam pojawiają, ale gdzieś mimo wszystko u podstaw tego wszystkiego ten Lovecraft siedzi. Bo ta groza jest właśnie nieoczywista, nieskonkretyzowana tak do końca. No i po to mi ten Lovecraft, prawda? Że on jakby dał ten wzorzec, w jaki sposób budować grozę, w jaki sposób także o niej opowiadać, w jaki sposób pokazywać szaleństwo, w jaki ludzi. To jest chyba, tak mi się wydaje, dość istotny motyw w tych moich tekstach. Tego, że człowiek w jakiś sposób przez zetknięcie się z tym nienazwanym stacza się w jakiś rodzaj szaleństwa. Więc to też jest Lovecraftowskie. Może też po części tutaj oczywiście jest dziedzictwo jakiegoś tam okresu gry ze Cthulhu i tego jakby przeżywania mocniej związanego z Lovecraftem uniwersum i w pewnym sensie na własnej skórze, przeżywania go poprzez bohatera, ale jednak konieczności wejścia w skórę kogoś takiego, kto się spotyka z tym światem lovecraftowskim, to na pewno też ukształtowało to w jakiś sposób, to wykorzystuje. Słuchajcie, a do was obojga mam takie pytanie, jakby ciąg dalszy tego, o czym Agnieszka mówiła. No niewątpliwie Lovecraft inspiruje, niewątpliwie jest go bardzo dużo u współczesnych autorów, ale co oni tak naprawdę biorą i czy to im ciekawie wychodzi? Znacie jakieś takie warianty przetworzenia, przeróbki Lovecrafta, które dla was jako dla czytelników by były ciekawe? Albo potencjalnie inspirujące na zasadzie, o, wydałbym to, o, czytałabym więcej na ten temat. Krzysztof? O, tutaj to mi ciężko powiedzieć tak ogólnie. Jeżeli wrócę na początek tej mojej odpowiedzi do Nocnego Oceanu, Lovecrafta, o którym już tutaj wspominałem, do tego opowiadania, to nie wiem, na ile jest to słuszne, bo nie czytałem nic na ten temat, ani też nie słyszałem. Zastanawiam się, na ile słuszne jest to, że Stephen King w powieści Ręka Mistrza inspirował się jakby tym opowiadaniem. Z tego powodu, że faktycznie bohater Kinga, no po ciężkich... Ja pozdrowię moim kubeczkiem ze Stephenem Kingiem. Ten bohater właśnie wyjeżdża do domku takiego letniskowego, można powiedzieć, nad morze i nad tym, znaczy nad ocean, nad tym oceanem on zaczyna przeżywać dziwne właśnie takie sytuacje. Sytuacje, które też nie są do końca, można je uznać nie do końca za nadnaturalne, ale jednocześnie nie można tego wykluczyć. I to samo właśnie jest jakby dla mnie tym takim pewnego rodzaju inspiracją, tym Lovecraftem, inspiracją, nastrojem i tak dalej, aczkolwiek zakończenie powieści Stephena Kinga, no to już jest zupełnie coś odmiennego niż Lovecraftowe. Kurczę, ciężko mi tak teraz pomyśleć o jakimś takim motywie Lovecrafta, który byłby pasował do tego, że Lovecraft staje się inspiracją dla czegoś takiego nowego, bo dużą częścią... Jak widzisz, nie wiem, opowiadanie młodego autora, który ci od razu na wejściu w jakimś tam wprowadzeniu pisze, że inspirował się mitologią Cthulhu i tu wystąpią istoty związane z mitologią Cthulhu i czarna koza z lasu i Nierlatotep, to jeszcze. Jaka jest twoja pierwsza reakcja? No jako właśnie już tego zmęczonego w pewien sposób tymi inspiracjami Lovecrafta, moja pierwsza reakcja jest taka, że odkładam na koniec kolejki. Niestety, bo znaczy tutaj jest to, co wspominałem, że młodych autorów, młodych czytelników, którzy złapali bakcyla Lovecrafta, ciężko będzie jakby odciągnąć od tych pierwszych inspiracji. To jest trochę jak z wieloma takimi drogami, które no po prostu trzeba przejść, żeby za jakiś czas móc dostrzec w tym coś więcej. I żeby dostrzec coś więcej w Lovecraftcie, no trzeba przejść przez ten etap właśnie fascynacji mitologią Cthulhu, fascynacji tym, co jest nam miłośnikom literatury grozy i fantastyki na początku drogi czymś takim najfajniejszym, można powiedzieć. To są właśnie te fantastyczne światy, potwory, różnego rodzaju właśnie
budowle czy różne takie zakamarki tajemnicze naszego lub też fantastycznego świata. I to jest coś, co często młodych pisarzy inspiruje. Tutaj też można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką drogę wydawniczą i rynek wydawniczy, to też trzeba go w jakiś sposób podzielić, bo trudno wymagać od początkującego czytelnika, żeby, nie wiem, dostrzegał już w literaturze wszystkie te takie elementy, które dostrzega czytelnik wyrobiony. Czyli ja właśnie, który Lovecrafta no, zna bardzo dobrze, mogę tak powiedzieć, i widząc te wszystkie nowe teksty inspirowane bezpośrednio takimi elementami mitologii Cthulhu, no to nie jest to dla mnie nic fascynującego i nowego, ale pewnie będzie wielu młodych czytelników, których to zainteresuje. No, ja ogólnie tworząc wydawnictwo 9 raczej unikam tych prostszych tekstów. Staram się raczej wyszukiwać te, które są gdzieś wykraczające poza pewnego rodzaju schematyczność, o której tutaj chyba właśnie jest mowa. Agnieszka, czytałabyś takie opowiadanie? Otagowane, Macki. Znaczy trochę czytałam, bo powiedzmy było ostatnio akurat kilka konkursów na portalu Nowa Fantastyka, inspirowanych Wildem czy Lovecraftem czy tak dalej. Osobiście, no właśnie ja mam ten problem z tą mitologią, że niestety jakkolwiek jest ona szalenie inspirująca jako pewien koncept, tak szczegóły, no niestety, zwłaszcza jeżeli się właśnie miało dużo do czynienia z systemem RPG i z tym przetworzeniem takim właśnie bardzo popularnym tej mitologii, to je trochę trudno traktować całkowicie poważnie. No bo właśnie jak brzmi Czarna Koza z Lasu z Tysiącem Młodych? No wprowadźmy taką postać do literatury i no bardzo trudno wtedy uniknąć pastiszu tak naprawdę. Wiem, że twoje ulubione opowiadanie, które ja z niewiadomych powodów kilka lat temu przeczytałam do połowy, a następnie gdzieś chyba się przemieszczałam czy coś, i w tej połowie ono zostało, mimo że rzeczywiście wiem, że jest znakomite i mnie wciągnęło, znaczy Gaimana, prawda, w Szmaragdzie. Nie, w Szmaragdzie, tak. No, które jest właśnie bardzo lovecraftowskie i to jest taki mój wielki wyrzut sumienia, że wreszcie powinnam tę drugą połowę tego opowiadania przeczytać. Także no gdzieś w jakiś sposób pewnie jak Gaiman do tego podchodzi, też jest dla mnie jakąś inspiracją, ponieważ tam połączenie z kolei Sherlocka Holmesa, prawda, motywu z Conan Doyle'a i Lovecrafta wydawałoby się też dosyć szalonym. No jest to taki rodzaj mashupu, jakby nie patrzeć. Ale jednak, no ale Gaiman jest wybitnym pisarzem. Natomiast więc podejrzewam, że nawet jeżeli na koniec pojawia się osobiście Czarna Koza z Lasu z Tysiącem Młodych pod ramię z dnia w lato, te pan wyjącym jedną czerwoną maską do księżyca, to Gaiman jest z tego w stanie zrobić arcydzieło, podobnie jak byłby w stanie z tego zrobić kino. Natomiast trochę gorzej, jeżeli za tak dosłowne przetwarzanie mitologii lovecraftowskiej biorą się pisarze bez, powiedzmy, doświadczenia, bez warsztatu, i bez też dystansu do tego. Wydaje mi się, że koniecznością absolutną do tego, żeby się bezpośrednio inspirować Lovecraftem, jest jednak jakiś rodzaj dystansu do tego, w jaki sposób on ten świat wykreował. Jeżeli to weźmiemy straszliwie na poważnie, to właśnie istnieje zagrożenie, że to, co ujrzy światło dzienne ostatecznie, będzie balansowało na pograniczu nie tylko kiczu, ale również śmieszności. Bo no zresztą, o właśnie, teraz jest dzięki RPG-cie to trochę wspomniało. No jest przecież tych iluś tam pisarzy, którzy pisali po Lovecrafcie w lovecraftowskim świecie. Lovecraftowski świat w ogóle, uniwersum lovecraftowskie jest w public domain. I jak wiadomo, część mitologii rozwijali później autorzy, raczej autorzy marni, raczej autorzy słabi, niewybitni w swojej ogromnej większości. Nawet w tym momencie nie wymienię nazwisk, pewnie byłabyś w stanie to zrobić. Myślę, że Krzysztof przede wszystkim byłby w stanie to zrobić, bo ich częściowo wydaje. Tak, i to jest wielka zasługa, powiedzmy, to, że to uniwersum jest rozwijane, że ono także pod kątem właśnie gier RPG czy i tak dalej jest rozwijane. Ale jeżeli człowiek zaczyna czytać te opisy niektórych tych potworów, no to widać, że części autorów zabrakło no czegoś, tego niewiadomego czegoś, co sprawia, że Lovecraft fascynuje, a co sprawia, że ktoś o mniejszej charyzmie może, no może to jest to właściwe słowo, no właśnie gdzieś się ociera o śmieszność. I tu jakby czym innym jest
to, że może nawet i część pomysłów tych późniejszych autorów może być też inspirująca, zwłaszcza jeżeli znowu podejść do nich z pewnym dystansem, ale niekoniecznie czytałabym opowiadania, które literalnie, dosłownie i na poważnie traktowałyby wszystkie te opisy wielkich przedwiecznych, ich kultystów i tak dalej. Aczkolwiek powiem tutaj paradoksalnie, bardzo chętnie przeczytałabym wybitną powieść, a przynajmniej bardzo dobrą powieść, która potrafiłaby to uniwersum w jego dosłowności, w jego momentami, tym przegięciu takim, tym prawie że kampowości de facto, wykorzystać i ograć. To bym czytała. Ja powiem wam tak, ja bym zaryzykowała taką tezę, że im bardziej współcześni, powiedzmy, twórcy, w tym także twórcy na przykład gier, im bardziej dosłownie konkretyzują te pomysły Lovecrafta, im dokładniej opisują, im bardziej szczegółowo wymyślają genealogie mitologiczne, tym dalej jest od tej metafizycznej grozy, od tego poczucia, że nas, od tego zdania, od którego zaczyna się Zew Cthulhu, prawda? Że to, że jesteśmy nieświadomi prawdziwej natury świata, jest jedyną rzeczą, która sprawia, że jesteśmy w stanie jakoś tam funkcjonować. Tak? Jeśli ta zasłona opadnie, jeżeli tę świadomość zyskamy, to w zasadzie nasze życie jako takie się skończyło. Zresztą mam wrażenie, że część kariery tej, powiedzmy, kariery Lovecrafta wśród autorów takich jak Ulebeck na przykład, to jest po trochu właśnie to poczucie, prawda? Nie opisy. Zwłaszcza, że jeżeli jeszcze do... ja tak może anegdotę osobistą powiem. Z obecną tu Agnieszką miewałyśmy fazy dostawania absolutnej głupawki przy lekturze podręcznika do potworów do Zewu Cthulhu, tak zwanej Księgi Bestii. Nie wiedziałam, czy będziesz chciała poruszyć ten wątek. Więc... znajdują się hiper, super skonkretyzowane, oczywiście koniecznie skonkretyzowane, dla potrzeby rzucania kostką w RPG, ja też grałam w Zew Cthulhu i bardzo sympatycznie to wspominam, opisy rozmaitych istot, mniej lub bardziej starannie zaszeregowanych do poszczególnych grup z przypisanymi cechami i to może być ciekawe, to może być świetna zabawa, ale groza się z tego ulatnia całkowicie. Grozy potworów w tym nie ma. Tak, bo w momencie, kiedy się czyta za dużo o mackach i o tych właśnie potworach, które tymi mackami wymachują i powodują u osób, które się z nimi stykają, utratę punktów poczytalności i tak dalej, no to jakby rzeczywiście groza się trochę ulatnia, no ale to jest dokładnie to, o czym mówił King, prawda? Im ta groza jest bardziej nierzeczywista i nienazwana, tym bardziej straszy. Tak. Ja bym tutaj jeszcze dodał ewentualnie prozę Augusta Derleta, który jako właśnie ten, który zebrał całą spuściznę Lovecrafta i zaczął ją promować i też rozszerzać, no to właśnie Derlet strasznie spłycił, mimo tego, że on jakby zebrał całą tą mitologię, starał się z nią coś zrobić, to jednak zrobił z niej za duży porządek, mógłbym powiedzieć. To, co było siłą Lovecrafta, to był ten chaos, niewiadoma, a Derlet ładnie to już regował, usystematyzował. No, w podręczniku do mitologii greckiej, nie? No to tak dokładnie. Genealogię pochodzenia, rodziny. Ale tutaj jeszcze było to, że Derlet jednak wybrał tylko te niektóre elementy i właśnie ja się śmieję nawet sam z tego zbioru, który my wydaliśmy, Maska Cthulhu, że to jest 6 opowiadań, z których 5 jest o tym samym. Bo tak naprawdę właśnie Derlet, mimo tego, że on jako pisarz w Stanach Zjednoczonych jest ceniony, ale ceniony za zupełnie inne rzeczy niż utwory pastiszujące Lovecrafta. Tutaj bym właśnie też chciał się odnieść do tego, o czym mówiłyście wcześniej, że o tym, że pisarz z większym talentem da radę jakby napisać coś interesującego na podstawie Lovecrafta, ale myślę, że do tego jest jeszcze coś potrzebnego więcej pod kątem takim, że ktoś musi czuć to sedno literatury Lovecrafta, właśnie tą grozę irracjonalną, metafizyczną, ponieważ jeżeli nie będzie tego odczucia, no to wtedy nie będzie też dobrej literatury związanej z Lovecraftem. Stanie się to po prostu takim palpowym horrorem. Słuchajcie, a czytaliście albo widzieliście Lovecraft Country według powieści Mata Raffa?
Jeszcze nie. Ja też jeszcze nie. To ja może powiem, bo ja i czytałam, i widziałam. Dlatego, że to jest taki jeszcze jeden nurt recepcji Lovecrafta, o którym żeśmy tutaj jeszcze sobie nie mówili. Kiedy robi się Lovecrafta wbrew Lovecraftowi. To znaczy, czyta się go w sposób subwersywny, w sposób przeciwny jego. Jeśli można tu w ogóle mówić o jakichś intencjach autorskich, to jego intencjom. W wersji, powiedzmy sobie, powieściowej. Lovecraft Country jest o tyle trudno nazwać powieścią, że teoretycznie to jest powieść. Praktycznie bardzo wyraźnie widać, że to jest kilka opowiadań, mających po części tych samych bohaterów, ale niekoniecznie w głównych rolach zawsze tych samych, które fabularnie niespecjalnie się ze sobą łączą, raczej może biografiami postaci, tak? Tak naprawdę, gdyby chcieć podsumować powieść Matarafa, to dałoby się ją podsumować mniej więcej tak, jak się było czarnoskórym Amerykaninem w latach 30., 40., 50. na południu, to człowiek miał okazję w ogóle nie zauważyć kultystów na bagnach Luizjany i innych wielkich przedwiecznych, ponieważ towarzysząca mu na co dzień groza życia codziennego była tak naprawdę znacznie gorsza i paradoksalnie jakieś dziwaczne, nadnaturalne istoty mogły okazać się nie tylko mniej groźne, ale wręcz bardziej pomocne. Bardzo wyraźnie podkreślę jeszcze raz, że mówię tutaj o wersji powieściowej, nie serialowej. Nie chciałabym wchodzić w detale, ponieważ też nie wszyscy widzieli, a warto, może nie dlatego, że to jest wybitne osiągnięcie telewizji, bo moim zdaniem nie jest, ale jest w jakiś sposób ciekawe. Powiedzcie mi, czy wam przeszkadza to, że Lovecraft nie był pewnie najsympatyczniejszym człowiekiem, że tak to może ujmę, i to, że w jego poglądach, czy inaczej, źle, że jego poglądy takie jak poczucie wyższości białej rasy ludzkiej nad resztą świata i Amerykanów nad resztą narodów jest w jego tekstach dość widoczne. Czy wam to przeszkadza jako czytelnikom? Jeżeli mogę zacząć, no to o ile byłem czytelnikiem wcześniej zupełnie tego nieświadomym, to zupełnie tego nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Dopiero wtedy, kiedy naprawdę zaczęto rewidować poglądy Lovecrafta i w sumie właściwie stało się to pewnie też dlatego, że zaczęto się interesować coraz silniej jego właśnie biografią, no, jego życiem, ze względu na to, żeby znaleźć, jakie były powody pewnie jego inspiracji, które następnie mógł przekładać w teksty. I właściwie nie było to dla mnie zupełnie widoczne. Obecnie, kurczę, naprawdę jest mi ciężko tak jakby jednoznacznie odpowiedzieć, ale w dużej mierze jest to dla mnie jakby też, przynajmniej te poglądy Lovecrafta są dla mnie zupełnie takie obojętne. Nie zwracam na nie uwagi, bo wolę czytać same utwory Lovecrafta, w których ja tego nie widzę bezpośrednio i tak jak no, można powiedzieć, nie zwracam na to uwagi. Aczkolwiek właśnie w ogóle zresztą z drugiej strony mogę powiedzieć, że tak naprawdę biografia Lovecrafta interesuje mnie tak znowu niespecjalnie. To też była osoba specyficzna, a z drugiej strony właśnie też takie te rasistowskie poglądy, jeżeli już tak możemy to nazwać po imieniu, właściwie uważam za też pewną grupą osób, że to były poglądy bardzo popularne w tamtych czasach i właściwie no, niespecjalnie może nawet przez niego w jakiś sposób ujęte w refleksję, tylko po prostu powtarzane za wieloma osobami, które wtedy tak w ten sposób myślały. Aga? No, jeśli chodzi o mnie, to tak, to mam w zasadzie dokładnie to samo doświadczenie jakby na wstępie, które jak Krzysztof, mianowicie czytałam to tak dawno, że wtedy w ogóle się o takich rzeczach po prostu nie mówiło jako o istotnym kontekście twórczości Lovecrafta, więc też mimo, że ja na przykład się częściowo wychowałam w
Ameryce Południowej, gdzie chodziłam do szkoły całkowicie pozbawionej rasizmu, gdzie to ja byłam jedyną białą Europejką w szkole i tak dalej, więc jakby byłam też w jakiś tam sposób, dlatego o tym mówię, że byłam w jakiś tam sposób wyczulona na to, że tego typu konflikty czy historie mogą istnieć, a mimo to zupełnie bym w ogóle nie przyszło mi do głowy, jak kilka lat później czytałam Lovecrafta, że gdzieś tam w tle jest tego typu konflikt. Trudno mi powiedzieć, no musiałabym teraz znowu przeczytać całość, prawda, tych dzieł, żeby jakby wczytać się konkretnie w poszukiwanie. No właśnie trzeba pod tym kątem wtedy. Prawda, bo to jest kwestia taka, że w momencie, kiedy się ma świadomość czegoś, to też można tę lekturę inaczej troszeczkę ustawić, ale wydaje mi się, że to troszeczkę nie ma sensu, bo najpierw na pierwszych studiach mnie nauczono, żeby jednak nie patrzeć na dzieło poprzez biografię autora, że oczywiście są sytuacje, w których ta biografia jest istotna i musimy ją ująć, no nie jestem zwolenniczką śmierci całkowitej i tak dalej, ale że jednak no nie można tylko tego tak całkowicie demonizować czy fetyszyzować. Z drugiej strony, jako właśnie czynny historyk, mam poczucie, że na czasy dawniejsze trzeba spoglądać poprzez to, jakie one były, poprzez perspektywę historyczną, nie narzucać im naszej wrażliwości, bo przede wszystkim w ten sposób bardzo często robimy krzywdę ludziom. To jest taki, wydaje mi się, że pozwolę sobie tutaj zacytować taki pewien paradoks, że w momencie, kiedy w fantastyce, powiedzmy sobie, takiej althistorycznej czy altświatowej, prawda, rzeczywistościowej, wprowadzamy nagle w XVIII czy XIX, ale już w XVII wieku społeczeństwo, gdzie są sami abolicjoniści i wszyscy są bardzo demokratycznymi zwolennikami praw człowieka dla wszystkich, prawda, i równouprawnienia Afroamerykanów i tak dalej, to w pewnym sensie krzywdzimy tych ludzi, którzy wtedy mieli odwagę, tych nielicznych ludzi, którzy wtedy mieli odwagę takie rzeczy głosić, ponieważ jakby pokazujemy wersję historii, w której to było oczywiste, jakby ten ich heroizm jest przez to umniejszony. W związku z czym, może tutaj tak troszeczkę okrężnie wracając do tego Lovecrafta, no Krzysztof ma rację, że wtedy to była niestety, możemy co najwyżej powiedzieć, że jest to bardzo przykre, że tak długo trwała, prawda, ta emancypacja, że tak długo po wojnie secesyjnej, po pierwszych ruchach abolicjonistycznych, tak długo trzeba było czekać na to, żeby głównym nurtem stało się co innego, ale nie unikniemy faktu, że to był główny nurt. I nawet jeżeli Lovecraft był radykalny, nie wiem, bo też nie wgłębiam w jego biografię, no nie jest to, nie zajmuję się nim jako, powiedzmy sobie, naukowo, czy też w jakikolwiek sposób z jakąś refleksją, powiedzmy, bardziej obiektywną, to możemy przyjąć radykalne założenie, że powiedzmy jest to taki trigger, że nie ruszamy, prawda? No to jest wybór każdego czytelnika. Natomiast można patrzeć na to właśnie z perspektywy nieanachronicznej, z perspektywy tego, jak wyglądało, i przede wszystkim można zrobić jeszcze jedno. Można wykorzystywać te motywy w taki sposób, żeby na przykład jakby w ramach tego uniwersum przez niego stworzonego pokazać inne wartości, pokazać inne możliwości. Tutaj jak była mowa o tym życiu, prawda, gdzieś tam na bagnach, tej czarnej ludności amerykańskiej na bagnach, to no, i o tym, że te potwory, powiedzmy sobie, te jakieś byty nadprzyrodzone lovecraftowskie mogłyby się wydawać mniej przerażającym horrorem niż rzeczywistość życia. No tutaj sobie można na przykład tak zmaszapować jakiegoś Faulknera czy coś takiego, prawda, po lovecraftowsku. I można tak samo by na przykład gdzieś w to włączyć kwestię wudu czy religii tych właśnie afrykańsko-karaibskich, połączyć, można je nawet, powiedzmy sobie, gdzieś przeciwstawić ten jeden typ fantastyki innemu typowi fantastyki, czy grozy, prawda, i te siły różne. Można tutaj bardzo wykorzystywać ten świat tak, żeby jakby pokazać również bogactwo nawet tamtych czasów kulturowe i tak dalej. Także byłabym absolutnie przeciwna odrzucaniu przede wszystkim twórczości Lovecrafta ze względu na jego poglądy. Bo no, wydaje mi się, że to jest robienie krzywdy twórczości w momencie, kiedy to nie jest twórczość, która wprost mówi bijmy murzynów, prawda? I nawołuje wprost do czynów jakichś karalnych. No to nie widzę tutaj,
można zauważać jakieś fakty z biografii, natomiast odrzucać, no jak mówię, no moje wspomnienia nie są takie, żeby to było coś uderzającego w lekturze. Tak? No, musiałabym teraz też innym okiem to przeczytać, ale skoro oboje mamy takie... Ja przypuszczam, że to jest też kwestia tego, że my czytaliśmy Lovecrafta w Polsce i po polsku, tak? W realiach nieco innych niż Stany Zjednoczone Ameryki, prawda? Gdzie pewien typ konfliktów, pewien typ problemów dla nas jest problemem, czy był wtedy problemem nieczytelnym, najnormalniej w świecie. Natomiast jeśli już mówimy o tym, to ja chciałabym podrzucić może jeszcze jeden tekst, który warto przeczytać. Tekst inspirowany Lovecraftem, to jest opowiadanie Elizabeth Bell, Shoggoths in Bloom. Ono dostało nagrodę Hugo za krótkie opowiadanie. I to jest opowiadanie o czarnoskórym uczonym. Jesteśmy w roku 1938, a więc przed II wojną, który tak naprawdę ma przed sobą decyzję, czy zrobić coś, co go moralnie głęboko odrzuca, a więc zostać panem rasy niewolników, tak, szogotów, którzy szukają kogoś, kto ich poprowadzi jako rasa z natury stworzona, by służyć i nie dopuścić do zaistnienia koszmaru, jakim będzie II wojna światowa, czy też przedłożyć swoje poczucie tego, co jest sprawiedliwe, a więc tego, że nikt nie może być właścicielem innej istoty inteligentnej i zmusić jej do czegoś, nad tę możliwość niedopuszczenia do tego wszystkiego, co się od roku 39 zacznie dziać, prawda? To jest rzeczywiście taki tekst. On ma świadomość tego, jakby co się... Tak, on dostaje wizję, on dostaje wizję, tak. On dostaje wizję. I to jest taki tekst, w którym autorka bierze Lovecrafta na serio. W sensie tam nie ma pastiszu, tam nie ma zgrywy, tam nie ma przymrużenia oka i właśnie opowiadania o tym, że prawda, przedwieczna macka i tak dalej. Tam tego nie ma. To jest całkiem serio. A jednocześnie w sposób, który jakby z innego kąta, nie, na tego Lovecrafta patrzy. Inne rzeczy bierze pod uwagę. Troszeczkę inaczej go czyta. I mam wrażenie, że to jest też taki ciekawy, niepastiszowy sposób czytania dzisiaj Lovecrafta jako inspiracji twórczej, bo o ile rzeczywiście nie jest łatwo napisać tekst, który wywoła coś więcej niż przelotny uśmiech czytelnika, tekst, który będzie takim prostym pastiszem Lovecrafta, ogrywającym te jego najbardziej charakterystyczne cechy stylistyczne, ogrywającym fizyczne charakterystyki istot, które stworzył, nazewnictwo i tak dalej, bardzo ciężko jest napisać. No doskonałym przykładem jest inny tekst Gaimana, Shoggoth's Old Peculiar, czyli pastisz widma nad Innsmouth, który jest bardzo zabawny i bardzo sympatyczny. I jest dokładnie tym, sympatyczną zabawą, tak? Grą z pewnymi konwencjami, kiedy turysta naiwny kompletnie nie zauważa tego wszystkiego, co jest charakterystyczne w tym upiornym lovecraftowskim mieście, prawda? On po prostu kompletnie, całkowicie to przegapia. Nie zwraca zupełnie uwagi na to, co teoretycznie powinno budzić w nim metafizyczną grozę, bo po prostu jest zbyt zaabsorbowany sobą i skupiony na własnym amerykańskim doświadczeniu bycia turystą i podróżnikiem, żeby zauważyć świat dookoła. Natomiast więcej w tym tekście nie ma, tak? Poza tym, że on budzi przez moment uśmiech czytelnika. Tu mam wrażenie bardzo trudno. Ja powiem tak, jako namiętna wielbicielka Sherlocka Holmesa. Przebrnęłam przez dwa ogromne tomy antologii, które dałoby się określić pod tytułem Holmes Meets Cthulhu. To jest po 45-50 opowiadań, zarówno autorów opozycji wysokiej, bo oryginalne pierwodruki tekstów, obu tekstów Gaimana były właśnie w tych antologiach, jak i autorów takich, powiedzmy, solidnych, drugoligowych amerykańskich fantastów typu Barbary Hambly na przykład, aż po zupełnie nieznanych twórców,
kolejne warianty tego, jak Sherlock Holmes spotyka wielkich przedwiecznych. I w zasadzie z wyjątkiem kilku tekstów, które gdzieś intrygowały swoim jakimś jednym czy drugim pomysłem, zostałam z poczuciem zmarnowanego czasu. W zasadzie po co? Tak, po co to robić? W sytuacji, w której tak naprawdę niewiele ciekawego się tam dzieje. Mam wrażenie, że w grze, bo jest też gra Holmes versus Cthulhu, to mogło wyjść lepiej, ja w tę grę nie grałam. Tam to mogło wyjść ciekawiej, ale tu w zasadzie tak naprawdę obojętne. Jeśli zastąpimy, jest takie opowiadanie tam w tym zbiorze, gdzie nie ma doktora Watsona, w roli doktora Watsona występuje Herbert George Wells i Sherlock Holmes tropią Marsjan, którzy robią inwazję na Ziemię, okazują się wielkimi przedwiecznymi. Teoretycznie to jest zabawny, inteligentny pomysł, ale w zasadzie wszystko tam rozmywało się w czymś, co ja bym nazwała gadżetomanią. Konieczności uwzględnienia jak największej ilości typowych lovecraftowskich formuł, tych najbardziej przewidywalnych rozwiązań. To, o czym ty, Krzysztof, mówiłeś. Tajemnicze księgi, ponure rękopisy, mroczne kulty gdzieś, czy to w Luizjanie, czy na dalekiej północy, tak, straszne wyspy, dziwaczne istoty kryjące się gdzieś w londyńskich slumsach. Wszystko przewidywalne w zasadzie do bólu. I mam wrażenie, że jak gdyby, jeśli możemy mówić o jakimś rodzaju przyszłości, takiej ciekawej recepcji Lovecrafta jako inspiracji dla autorów, to właściwie chyba niekoniecznie tędy droga, prawda? Niekoniecznie tędy droga. I to, o czym oboje mówiliście, ty, Agnieszko, w swojej własnej praktyki, ty, Krzysztof, jak gdyby jako czytelnik, te pomysły, żeby brać z tego Lovecrafta niekoniecznie to najbardziej oczywiste, w zasadzie chyba wydają się mieć najwięcej sensu. Jest jeszcze tak, że inspirując się Lovecraftem, jakby nie dobrze jest jakby unikać właśnie tej wyliczanki, tej gadżetomanii, o której wspomniałaś, bo to u Augusta Derleta to było praktycznie co opowiadanie, były dwa potężne akapity o tym, że opisujące na przykład, o, wszedłem do jakiegoś pokoju, gdzie znajdowała się biblioteka wuja mojego przyjaciela, a tam De Vernis Mysteries, Necronomicon i tak dalej. Tak, szalony Arab Abdul Al-Azred. Wszystkie te księgi, jakie tamkolwiek, plus jeszcze parę wymyślonych przez Derleta się znajdowało i to było tak praktycznie co drugie opowiadanie, to ta biblioteczka w klej, kopiuj w klej. No to jest rzeczywiście coś mało atrakcyjnego, ale żeby tak naprawdę Lovecraft, ta inspiracja Lovecraftem była inspiracją rozwojową, to trzeba, wydaje mi się, jak najbardziej unikać tych elementów, a skupić się na tym, co u Lovecrafta było właśnie najbardziej istotne, na tej grozie metafizycznej. Chociaż tutaj, jeżeli ja wspomniałem literaturę world fiction, to tą współczesną, to jest coraz więcej właściwie tekstów takich, które pokazują jakby to ten rozbicie naszej rzeczywistości, że nasza rzeczywistość, będąc taką, jaką ją przyzwyczailiśmy się oglądać, nagle gdzieś w którymś momencie pęka i to pęknięcie jest taką jedną wielką niewiadomą, co również jest często u Lovecrafta spotykane, czyli albo my szalejemy i nasz umysł zaczyna właśnie szwankować i dostrzegamy rzeczy, których inni nie dostrzegają, albo rzeczywiście za tą kotarą rzeczywistości kryją się potworne rzeczy, które dziwnym trafem, jakimś właśnie tym pęknięciem w naszej rzeczywistości przechodzą do naszego świata. Ale tutaj jest istotnym elementem wyróżniającym to od takiej tradycyjnej narracji grozy, bo w tradycyjnej narracji grozy to przecież jest główny element, to, że nadnaturalne wkracza do naszego świata, ale to w tradycyjnej literaturze grozy to nadnaturalne było raczej opisywalne, było w jakiś sposób skategoryzowane, bo był to duch, wampir lub ewentualnie jakiś tam inny potwór, a tutaj siłą Lovecrafta... No było pokonywalne również, prawda? Tak, było pokonywalne. Lub też w jakiś sposób można było je tam okiełznać, nawet jeżeli nie pokonało się całkowicie. To u Lovecrafta no nie ma ani jednego, ani drugiego, bo tak naprawdę nawet te wszystkie teksty inspirowane Necronomiconem, które mówiły o tym, że w tajemniczej księdze są sposoby na to, żeby w jakiś sposób tych przedwiecznych
jakby zawrzeć z nimi taki pakt, który nam wyjdzie na dobre. No to on oczywiście nigdy nie wychodził na dobre, a wręcz wszelkie te pakty miały, jakby o tyle miały siłę działania, że ta istota jakby zgadzała się na to, bo w żaden sposób i tak nie można jej było przymusić, więc jakby pokazanie tej bezsilności człowieka to jest ta główna idea Lovecrafta, którą można wykorzystywać teraz i robi to World Fiction oczywiście jak najbardziej. Agnieszka, a dla ciebie taką istotną rzeczą dla twojej twórczości, bo tak mi się teraz skojarzyło, są właśnie te pakty. Próby zawierania paktów. Może powiesz o tym parę słów. Właśnie, ja w ogóle tutaj w nawiązaniu do tego, co Krzysztof mówił o tym jakby, prawda, przenikaniu do naszej rzeczywistości, o tych szczelinach, przez które coś tam się wkrada, to właściwie to jest jakby to założenie mojego uniwersum, ponieważ w tym uniwersum, które sobie stworzyłam, w zasadzie można by napisać całą historię, cały mashup całej historii z Lovecraftem, w tym sensie, że można w wielu bardzo ciekawych punktach historii znaleźć takie wydarzenia, które można wytłumaczyć jakimś rodzajem paktu, jakimś rodzajem ingerencji tych sił przez tę nawet jakąś drobną szczelinę, prawda, tego, że gdzieś, troszeczkę tak jak w którymś z odcinków doktora Hu, prawda, gdzieś tam są w środku Ziemi, siedzą te takie mniej więcej, też trochę, o ile pamiętam, lovecraftowskie potwory, prawda, to gdzieś... To chyba u mnie jest też troszeczkę podobnie, że gdzieś w jakichś zamieszłych eonach, prawda, coś tam się gdzieś zagnieździło. Te nasze rzeczywistości się trochę stykają w pewnych momentach historii bardziej, w innych mniej. I na przykład różne zdarzenia, które my znamy z tej historii, można podpisać pod to, że tam zadziałała taka siła, prawda. No było wiele alternatywnych historii, które właśnie w ten sposób to gdzieś tłumaczyło, tylko innymi, powiedzmy sobie, innymi sprawami. U mnie gdzieś za tym wszystkim stoi to, że raz za czas przez jakąś szczelinę w rzeczywistości krada się ta jakaś, powiedzmy sobie, metaforyczna macka, którą, prawda, i coś tam namiesza w historii, kogoś skusi, tak jak ta szatańska pokusa, prawda? I to rzeczywiście jest taki motyw przewodni tych najbardziej lovecraftowskich z moich opowiadań, czyli przede wszystkim Kroków Komandora właśnie w Ja, Legenda i ostatniej bitwy Franza Mayra w Umieranie to parszywa robota, obie to są antologie fantazmatów. Ja postaram się tutaj zaraz w czat wrzucić linki do tych antologii, bo one są dostępne online za darmo. One są wreszcie wszystkie na moim profilu na Nowej Fantastyce. A, no to tak. Można je łatwo wrzucić. Może się powrzucać, natomiast i tam rzeczywiście w obu przypadkach to jest taki faustowski trochę motyw tego paktu z czymś, co nas przerasta. W ostatniej bitwie Franza Mayra to nawet są właściwie dwie drogi. Kogoś, kto póki co ma dość siły na to, żeby dość woli, prawda, żeby panować nad tym, a w pewnym sensie być może tak mu się wydaje, bo to akurat jest uniwersum, które to jest akurat fabuła, która będzie kontynuowana. I drugi bohater, który postanawia się temu przeciwstawić w jakiś sposób, więc rzeczywiście tu jest ten pakt. Ten tekst z Ja, Legenda, Kroki Komandora jest oparty rzeczywiście na historycznym. Franz Mayr jest w zasadzie wymyślony, tam jest tylko jeden epizod tak naprawdę z realnej historii, bitwa pod Marengo w 1700 roku. Natomiast Kroki Komandora są oparte bezpośrednio na konkretnej historii, jednej z historii rozwiązanych zresztą przez Widoka, słynnego detektywa Widoka, który jest bohaterem wielu moich opowiadań, tym bardziej z tych właśnie vintage kryminałów. I tam ta historia, jak ją sobie przeczytałam, ta prawdziwa historia człowieka, który zdołał oszukać niewiarygodną ilość ludzi, w zasadzie wszystkich, co do swojego pochodzenia, co do ona się prosiła o to, żeby tam był jakiś wątek nadprzyrodzony, że temu człowiekowi coś musiało, prawda, pomóc. No i jakby przerobiłam to na tego typu właśnie historię, więc to jest też ten pakt, w którym człowiek jakby zawiera ten pakt z tą jakąś siłą, która do niego przemawiała wcześniej w więzieniu. I tutaj, jeśli chodzi o te właśnie szczeliny, to dla mnie takim na przykład taką świetną szczeliną, przez którą może wejść ta lovecraftowska groza w czasach bezpośrednio poprzedzających epokę, która mnie najbardziej intryguje i naukowo, i właśnie literacko, czyli powiedzmy sobie czasy rewolucyjno-napoleońsko, potem tak gdzieś do połowy mniej więcej XIX wieku, potem wojna francusko-pruska, czyli w epoce bezpośrednio poprzedzającej te dla mnie najbardziej fascynujące epoki, mamy wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie, to jest rok, o ile pamiętam, 1755, tam mogło się o jakieś drobne lata pomylić, to z góry uprzedzam, że
że tutaj, że w tamtym czasie się dzieje tak dużo rzeczy w jednej chwili dla mnie ważnych, że akurat tutaj nie gwarantuję rocznej daty, ale jest to połowa XVIII wieku, wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie, jego świadkiem jest między innymi Casanova, opisuje to z Wenecji, to trzęsienie ziemi było czuć aż w Wenecji. Ono było zresztą tak naprawdę wybuch wulkanu gdzieś na Atlantyku, tsunami, które zniszczyło Lizbonę. I to pomyślałam, że tam wtedy się otwiera jakaś wielki ryft, prawda, z którego może coś wyjść. Tak samo można na przykład Tamborę potraktować, no, że gdzieś są te takie, 1815 rok, prawda, i ten rok bez lata, że gdzieś są te takie właśnie momenty w historii, których coś sprawia, że ta metafizyczna groza ma szansę się wkraść mocniej do naszego świata i w jaki sposób w nim zamieszać. Więc tutaj nawiązując do tego, co Krzysztof mówił właśnie, do tego, o co pytasz, wydaje mi się, że to jest więcej to, nie wiem, czy to jest to, o co pytałaś, czy no tak, więcej, tak, prawda. No tutaj to można nawet dodać w tym, co Agnieszka mówiła, że właśnie te tajemnicze bądź co bądź różne wydarzenia rzeczywiście stanowić mogą fajne takie odzwierciedlenie działań istotno przyrodzonych w naszym świecie. I to może być fajny krok jakby rzeczywiście inspiracji Lovecraftem do tego, żeby wykorzystać to, co miało miejsce do takiego stworzenia alternatywnej historii. Jeżeli mogę jeszcze tutaj ad vocem, to mi się wydaje, że to jest bardziej inspirujące i dające więcej możliwości, takie jak ja sobie wybrałam, takie jak ktoś inny by sobie pomyślał, niż takie proste maszapy z wampirami, czy z zombie, czy z wilkołakami. Nawet nie mówię o dosłownych maszapach w sensie tego, że przepisujemy Jane Austen, czy tam kogokolwiek innego na wampiry, czy na zombie, ale powiedzmy sobie w ogóle takie światy z wampirami, wilkołakami, zombimi, aniołami, demonami, ponieważ znowu te istoty są skonkretyzowane, my o nich już bardzo dużo wiemy. Trzeba mieć świetny pomysł naprawdę na ten typ postaci fantastycznych, żeby stworzyć coś nowego, to jest bardzo trudne. Natomiast Lovecraft daje pełną skalę możliwości wykorzystywania tego, co stworzył. Można w tym tworzyć bardzo różne rzeczy. Ja w tej chwili ciągle nie widziałam jeszcze tego serialu o rewolucji francuskiej i wampirach, prawda? No, o rewolucji i wampirach czy o zombie? Proszę? O rewolucji i wampirach czy o zombie? Bo teraz na Netflixie zacząłem oglądać, też było o zombie właśnie. Chyba rewolucja nawet taki tak, serial. Tak, to jest to, o czym mówisz. Tak, tak, tam jest jakby jednego, drugiego trochę. Aha. No więc właśnie muszę to wreszcie zobaczyć, bo jestem ciekawa, czy ktoś był w stanie tutaj stworzyć rzeczywiście ciekawy, bo strasznie łatwo jest przepisać, powiedzmy sobie, no zwłaszcza mającego potwornie czarną legendę, prawda, Robespiera, na to, że był jakimś potwornym, czy to właśnie demonem, czy wampirem, no ale tak samo właśnie lovecraftowskim kultystą, prawda. No pytanie jest takie, czy da się iść tak, żeby te rzeczy nie były tak oczywiste. No ja się staram iść o takie bardzo lovecraftowskie opowiadanie, rzeczywiście rewolucyjne, które no mam nadzieję, że będzie przedrukowane właśnie w zbiorze w dziewiątce wydanym, takim rewolucyjnym, po pewnych zmianach przedrukowane. Antonia chce spać w Creatio Fantastica z chyba 19 roku albo 20, się trochę gubię we własnych publikacjach, 19 chyba jeszcze. No to ono właśnie jest historią alternatywną trochę Marii Antoniny i rewolucji i tam takiej rewolty royalistycznej. Tak naprawdę to jest o tym, jak powiedzmy sobie siły lovecraftowskie usiłowały historię zmienić, a mój bohater doprowadził do tego, że ona pobiegła takim torem, jaki znamy z historii. Więc to jest taka przewrotna historia alternatywna. Także no... Ta rewolucja właśnie z wampirami i zombimi mnie interesuje bardzo pod kątem tego, czy da się z takiego motywu coś jeszcze też wycisnąć ciekawego naprawdę. Słuchajcie, a jak o tym mówimy, gdybyście mieli zobaczyć, przeczytać Lovecrafta połączonego z czymś, albo umieszczonego w jakimś konkretnym gatunku, albo połączonego z jakimś innym tekstem kultury, z jakimiś motywami, niespecjalnie przejmując się teraz, czy nie wiem, jest to możliwe, jest jakiś autor, który jest w stanie to zrobić. Co byście chętnie zobaczyli? Pierwsze, co mi tak przyszło na myśl, bo jestem poza miłośnikiem literatury grozy, no to jestem też wielbicielem science fiction, takim im bardziej hard, tym nawet lepiej. Ale tak pierwsza taka mieszanka, z którą się chyba nie spotkałem, a o którą by się aż prosiło, to byłoby zmieszanie dla mnie właśnie motywów lovecraftowych, na przykład ze światem Blade Runnera.
Byłoby to coś tak interesujące, myślę, niż masz. Jedna i druga kreacja świata jest bardzo posępna, mroczna, więc tutaj taka, można powiedzieć, zatęchła przyszłość, bardzo taka właśnie zniszczona, można by powiedzieć, pasować by mogła całkiem fajnie do zbudowania jakiejś właśnie takiej fabuły. Aczkolwiek połączenie rzeczywiście kar SF i motywów Lovecraftowych byłoby tutaj dla mnie czymś fajnym, aczkolwiek coś takiego już pewnie się gdzieś pojawiało. Ja sobie wyobrażam Petera Wattsa piszącego coś podobnego, nie? Mniej więcej. No zresztą ślepowidzenie, no to też była taka... Tak, tam jest coś tam, tak. Nawet mimo, że w praktyce tam są wampiry, prawda? To jednakowoż tak, tam jest coś z tego... Ale Peter Watts miał właśnie... To, że on miał świetny pomysł na każdy element swojej powieści, tak, więc tak. Na wampiryzm i właśnie na obcych. Powiem szczerze, że nie czytałem jeszcze Echopraxii, więc ta lektura jeszcze przede mną, więc jestem tylko po ślepowidzeniu. I ślepowidzenie no, miało elementy właśnie tego nadnaturalnego, lovecraftowego lęku przed nieznanym. Tak, no i w kreacji przede wszystkim obcego i kontaktu, tak, prawda? Tak, też. No i tam też były mackowate elementy. Tak. To może ja po części zaczęłam pisać między innymi dlatego, że piszę trochę to, co chciałabym poczytać, ponieważ po części to, że zaczęłam pisać wynikło z rozczarowania steampunkiem i większością twórczości steampunkowej, znaczy jest bardzo niewiele rzeczy, które mnie naprawdę zachwyciły w steampunku, a tak naprawdę w końcu od tego steampunku troszeczkę odeszłam, aczkolwiek teraz ostatnimi czasy coraz bardziej mi się rozwija takie steampunkowo-lovecraftowskie uniwersum. Alternatywne wobec tego głównego uniwersum, żeby było zabawnie, zaczynam już pisać alternatywne historie do własnej alternatywnej historii, co może jest już troszeczkę no, perwersyjne, ale w każdym razie ten Lovecraft wszędzie w inny sposób istnieje, więc poniekąd to, co chciałabym przeczytać, czyli właśnie porządny, solidny, dobry steampunk połączony z porządnym, solidnym Lovecraftem, no to jest niewątpliwie coś takiego, co w czym chętnie bym też zobaczyła właśnie konkurencję, to znaczy kogoś, kto też niekoniecznie ten steampunk właśnie taki strasznie, strasznie stereotypowy, czyli właśnie wiktoriański Londyn, Kuba Rozpruwacz, prawda, i oczywiste motywy, tylko coś troszeczkę innego. No więc to, no więc tutaj jak mówię, tu troszeczkę zaczęłam dziurę sama sobie łatać, wymyślając takie historie. Natomiast spoza tego, znaczy z rzeczy, których raczej sama nie napiszę, ponieważ wydaje mi się, że nie mam do tego ani wiedzy, ani też wyobraźni, to jest taka solidna space opera, ale niekoniecznie hard SF, taka bardzo, bardzo hard SF, aczkolwiek tu z Krzysztofem się zgadzam, że takie coś byłoby bardzo, bardzo pożądane, wręcz może nawet taka batalistyka, prawda, SF plus jacyś wielcy przedwieczni, to mógłby być bardzo ciekawy niż masz. Natomiast myślę o czymś takim, jak powiedzmy sobie uniwersa typu Gwiezdne Wojny, Duna, czy te takie, powiedzmy sobie, trochę softer SF w sensie samego tego backgroundu czysto naukowego, ta taka fantasy science fiction, prawda, która by wykorzystała tego typu motywy gdzieś w tej rozbuchanej przestrzeni kosmicznej, w tym takim space operowym modzie, tym żeby powiedzmy sobie połączyć elementy tej fantastyki, troszeczkę luzującej rygory science fiction, ale zarazem wychodzącej właśnie bardzo mocno w światy całkowicie oderwane od naszego rzeczywistego, żeby pokazać tego Cthulhu w kosmosie, prawda, ale Cthulhu, który gdzieś no, spotyka naszych odkrywców, prawda, ten pierwszy kontakt okazuje się na przykład pierwszym kontaktem z wielkimi przedwiecznymi. Tego zderzenia jakiejś technologii, właśnie mówię, niekoniecznie trzymającej się bardzo mocno naukowości science fiction, ale właśnie space operowej, no nie wiem, no powiedzmy Star Trek, prawda, Cthulhu Mythology. Tu jak tylko bym się wtrącił, to właśnie dokładnie Agnieszka o tym też po części mówiłem, ze względu na to, że
Właśnie byłoby interesujące, oprócz tego Blade Runnera, jeszcze w takim hard SF, spotkanie tej bardzo mocno zaawansowanej ludzkiej cywilizacji. Bo do tej pory no, wszyscy, którzy spotykali się z Cthulhu, no, to byli tacy nasi, czyli ludzie jeszcze nie tak bardzo rozwinięci, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Ale kiedy na przykład jest dysponowalibyśmy, nie wiem, prędkością światła i tak tymi wszystkimi mega takimi wynalazkami, o których gdzieś marzy fizyka, to wtedy byłoby to interesujące zestawienie, bo praktycznie też nowoczesna fizyka wspomina o wielowymiarowości naszego wszechświata, więc jakby była możliwość jeszcze większego kontaktu z tym dzięki tym odkryciom. Powiedzmy teorię wielu światów, prawda, tej piany światów, czy coś tak, takiego, gdzie tu by można w ogóle coś takiego iść. Tak, no ja bym na przykład była bardzo za tym, żeby ten motyw, o którym wspomniałam, z doktora Hu gdzieś, żeby nawet i w tym uniwersum mocne wykorzystać. Z Silurianami, tak? Tak, z Silurian. Bo wydaje mi się, że to jest inspirujące, ponieważ mam wrażenie, no ostatni sezonów nie oglądałam, że ten serial troszeczkę zaczął zjadać własny ogon, to może właśnie coś takiego byłoby dla niego wprowadzenie takiego głównego wątku, który gdzieś byłby właśnie Lovecraftowski, może by troszeczkę ożywiło tę formułę, prawda? Skądinąd, kiedy mówiliście oboje o tym spotkaniu zaawansowanej ludzkiej cywilizacji z Lovecraftowską grozą, to ja miałam gdzieś z tyłu głowy Hyperiona Simonsa. I ten koncept, który tam jest, koncept labiryntów, prawda, Szlajka, tej całej, to on to ostatecznie wyjaśnia, prawda, wyjaśnia to w dwóch ostatnich tomach trylogii w jakiś tam sposób, ale w pewnym sensie ten rodzaj obcości, tak, istoty, o której trudno powiedzieć, że jest dobra, czy że jest zła, prawda, tam nie ma etycznej oceny, to jest po prostu istota o charakterze sensu stricto potwornym, tak, z naszego punktu widzenia, kierująca się niemożliwą do pojęcia dla nas logiką i w niemożliwy dla nas do pojęcia sposób decydująca o losie poszczególnych jednostek. To nie jest to samo, ale nastrojowo, nie, klimatycznie to jest gdzieś w jakiś sposób podobne myślenie. A ja, jak o tym mowa, to dorzucę od siebie jedną rzecz. Jest taki zbiór, bardzo kiepsko niestety dostępny, opowiadań, który wydała jako redaktor meksykańsko-amerykańska pisarka Silvia Moreno Garcia, autorka między innymi powieści o takim, powiedzmy, charakterze klasycznej, tradycyjnej grozy. To się nazywa Historical Lovecraft. To są opowiadania inspirowane Lovecraftem i mitologią Cthulhu, umieszczone w poszczególnych epokach historycznych. Dosyć oczywiście wybiórczo, tak? To nie jest tak, że autorka znalazła kogoś dla każdego fragmentu historii ziemskiej cywilizacji, ale jest tam takie absolutnie urocze opowiadanie autora również meksykańskiego, który się nazywa Zaginiony rękopis Lukiana z Samosaty i jest pastiszem pewnego starożytnego tekstu. Tu się odzywa moje wykształcenie, że tak powiem. Opowiadając o spotkaniu Rzymian, czy właściwie Greków w Imperium Rzymskim, z nieznanym im dotąd kultem. To jest efektowne. To jest oczywiście, tak naprawdę ten tekst jest taką właśnie grą z czytelnikiem. Tam nie ma głębszej koncepcji, tam nie ma eksploracji myślenia o tym, czym jest kosmiczny horror, tak? Czym jest metafizyczna groza. Tego tam nie ma. Ale jest rzeczywiście efektownie i pomysłowo rozegrane pokazanie czytelnikowi, który dokładnie przecież wie, czego się spodziewać. Tak? No choćby ma przed sobą tytuł tego tomu i okładkę. I on wie, czym będzie ten dziwny kult, o którym bohater wędrowny intelektualista będzie opowiadał. Wpisanie tego w pewne zupełnie inne realia, w sposób nieparodystyczny, pastiszowy rzeczywiście, ale nieparodystyczny i nie dla śmiechu. Bardzo to fajnie zagrało, ja z dużą przyjemnością lekturę tego tekstu wspominam. Autor później napisał jeszcze jedno, mianowicie podobny pastisz innego starożytnego tekstu, tym razem Petroniusza. W Satyrykonie Petroniusza jest taki epizod spotkania z wilkołakiem, który autor właśnie przetworzył na Lovecraftowską modłę. I ja bym dla przyjemności coś takiego z dużą chęcią czytała. O, tak bym to ujęła.
takim razie słuchajcie, mam takie jeszcze jak gdyby poniekąd podsumowujące pytanie, bo zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania, mamy jeszcze jakieś 10 minut. To jest mianowicie pytanie takie, gdybyście mieli komuś polecić Lovecrafta, zaproponować komuś, że warto go poczytać, jakich użylibyście argumentów, jakich użylibyście skojarzeń, czy w ogóle polecilibyście dzisiaj takiemu czytelnikowi, który nie wie o tym nic, początkującemu czytelnikowi, bez doświadczenia, czy polecilibyście mu weź i sięgnij po Lovecrafta? Ale czytelnikowi, który ma zapędy do literatury grozy i fantastyki, czy raczej takim zupełnie... Ja myślę, że to są dwa różne pytania tak naprawdę. No właśnie. No to zacznijmy od takiego, który powiedzmy przychodzi do was i mówi, słuchajcie, czytelniku, czytelniczko, kolego, koleżanko, coś z fantastyki potrzebuję takiej w kierunku grozy poczytać. Nic nie czytałem, nie czytałam, dajcie coś. Znaczy ja zawsze, jeżeli chodzi już o mnie, no to Lovecrafta polecałem z takim jakby nastawieniem, że jeżeli ktoś lubi takie gawędziarskie historie, takie jak można by to ująć, że takie podobne do tego, jak opowiadano na przykład, nie wiem, dawniej przy kominkach w jakichś takich wiktoriańskich domach historie o duchach, no to tak jakby tym tropem zawsze polecałem Lovecrafta, że to jest takie gawędziarstwo, nie ma tam specjalnie właśnie jakiejś akcji, ale jest właśnie ten wyjątkowy nastrój, wyjątkowy klimat. I zawsze tym klimatem jakby starałem się kogoś przekonywać do Lovecrafta i właśnie tym gawędziarskim stylem, żeby jednocześnie uprzedzić kogoś przed tym, kto by chciał właśnie takiej lektury, o której tutaj Agnieszka wspominała, że tam nie ma nic dynamicznego, to jest właśnie takie snucie opowieści. Więc jeżeli ktoś lubi straszne opowieści, no to niech po Lovecrafta sięgnie. To takie jest moja rekomendacja. Ja bym do tego jeszcze dorzuciła to, że ja zawsze absolutnie i bezwzględnie każdemu, zwłaszcza jeżeli ten ktoś chce zacząć pisać, ale też jeżeli chce się zapoznać z jakimś gatunkiem, uważam, że powinien się zapoznać z klasyką. Także po prostu tutaj, jeżeli to jest ktoś, kto rzeczywiście chciałby zacząć czytać grozę, zacząć czytać weird, zacząć czytać nawet bizarro, prawda, czy te jakieś takie różne gatunki dziwaczności w literaturze, to uważam, że bezwzględnie tak jak powinien przeczytać jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, czyli Franza Kafkę, tak powinien również przeczytać, niezależnie od tego, co sobie pomyśli o nim jako o literacie, Lovecrafta. Przynajmniej jakiś wybór tych najważniejszych, konstytuujących jakby te jego wyobraźnie tekstów. No tu już by można się oczywiście o ten kanon, prawda, troszeczkę spierać, aczkolwiek myślę, że wszystkie najważniejsze tytuły w zasadzie, może w tym przypadku czasy Dextra Worda, ale on jest, to jest rzeczywiście ciężka lektura w sensie tego, jak to jest napisane. Tutaj w zasadzie padły. Wydaje mi się, że gdyby ktoś przeczytał to, o czym myśmy tutaj mówili, te teksty, to już będzie miał pojęcie o tym, czym się je bardzo różnego Lovecrafta. Także, no i to jest właśnie takie coś, jeżeli chcesz czytać dalej albo w swoim pisarstwie nie wyważać otwartych drzwi, to koniecznie musisz się z tym zapoznać, bo to, no tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że część bardzo, zwłaszcza młodych autorów, no czasami w tym momencie po prostu wydaje mi się, że odkrywają Amerykę, bo coś wymyślili, a tymczasem się okazuje, prawda, że to już wielokrotnie było. No pewnie, że to nie znaczy, że mają czegoś takiego, jak piszą, nie pisać, tylko fajnie by było, gdyby jednak tę świadomość tego, jaka przeszłość, jaka tradycja za nimi stoi, mieli, dlatego że wtedy te ich teksty mają jeszcze większe szanse być świeższe, nawet jeżeli będą świadomie się odwoływać właśnie do tej tradycji. Także tutaj jako zwolenniczka czytania klasyki taki argument jeszcze dalej. Ja jeszcze tutaj może taką anegdotę sam o sobie trochę powiem pod kątem tego, jak ja zaczynałem przygodę z Lovecraftem, bo to jest też pewnego rodzaju tutaj ciekawa rzecz, jak młody czytelnik może do Lovecrafta podejść. Ja na przykład czytając, pierwsza rzecz, którą Lovecrafta czytałem, to było W górach szaleństwa. To wydanie, kiedy był ten duży napis thriller, taka atrakcyjna okładka, ja tam się od razu spodziewałem potworów, jakiejś akcji mocnej i tak dalej. A to wtedy miałem właśnie tam raptem kilkanaście chyba lat, tam 11, może miałem na 12, jakoś tak.
No to rozpoczynając przygodę z Lovecraftem i czytając w Górach Szaleństwa, to ja się strasznie naciąłem, można tak powiedzieć w cudzysłowie, bo czytam i tak mówię, no nic się nie dzieje, już przeczytałem 30 stron, a oni tam ślęczą na tej Antarktydzie, łażą gdzieś po tych górach, nic się nie dzieje i byłem strasznie rozczarowany. Więc jakby trzeba też mieć świadomość tego, że czego oczekuje się od Lovecrafta. I dlatego właśnie tutaj wspominałem o tym stylu gawędziarskim, bo on taki jest, on tak lubi przegadać dużo rzeczy i wykreować to, co już doświadczony czytelnik bardziej wyłapie niż ktoś, kto dopiero zaczyna w ogóle przygodę z czytaniem, nawet ogólnie książek, nie tylko fantastyki. Tak, ja nie twierdzę, że Lovecrafta jako klasykę należy czytać na samym początku znajomości z drogą, no, to prawda. Warto też coś wcześniej o tym gatunku wiedzieć. Słuchajcie, a baliście się Lovecrafta? Czytając Lovecrafta, jak mieliście 11 lat, baliście się? Pewnie. Działała groza jako taka? No to ja tutaj... Dla mnie właśnie w kolorze z przestworzy bardzo. Ja tak jak tutaj wspominałem, no to ja się odbiłem przy pierwszej lekturze, ale później, kiedy już wpadłem na Lovecrafta dzięki tej serii Odmienne Stany Fantastyki, to wtedy pamiętam, że też sięgnąłem z powrotem po przypadek Charlesa Dextera Warda i to było coś takiego, co mnie zaniepokoiło właśnie ze względu na to przejęcie osobowości. To było tak, działało na moją wyobraźnię właśnie w ten sposób przerażający, bo to było takie, no po części motyw opętania, więc coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Więc odczuwałem grozę, ale później znowu jako też czytelnik taki już bardziej doświadczony, ja uwielbiałem chłonąć Lovecrafta właśnie ze względu na ten nastrój, na to, że można było sobie pogasić wszystkie światła w domu i przy jakiejś lampce jedynie czytać te historie i one naprawdę potrafiły działać w taki sposób przyjemno-straszny. Ja może w takim razie, bo Ola tu opowiadała o lekturze Księgi Bestii, czyli dodatku do systemu RPG, to ja może powiem, że jak miałam raz w życiu rzeczywiście przygodę bardzo niefajną, mianowicie w pewnym hotelu, w pewnym miejscu, nie chcę tutaj żadnych szczegółów zdradzać, bo to nie o to chodzi jakby zupełnie. Kilka pokojów ode mnie ktoś palił jakieś chyba dość, nie mam pojęcia co, szczerze mówiąc. W każdym razie coś, co w moim pokoju przez otwarte okno spowodowało obecność takich oparów, że no niestety skończyło się ostrą schizą. Dopiero jak się zorientowałam, że jest jakiś zapach właśnie i tak dalej, no to zdołałam to opanować jakby, bo dowiedziałam się, co się dzieje, ale miałam autentycznie lovecraftowskie przeżycie, ponieważ miałam wrażenie, że ze ścian wyłażą potwory takie właśnie i ten lęk, ta groza rzeczywiście, do dziś to wspomnienie tego momentu, kiedy kompletnie nie wiem, co się nagle zaczyna dziać, zanim właśnie zmysły wychwyciły zapach, zanim sobie się domyśliłam, że tam właśnie sąsiedzi popalają sobie niekoniecznie legalne substancje i tak dalej. Który w ścianach, tak? Bo to rzeczywiście miałam wrażenie, że te ściany zaczynają się ruszać, że z nich wychodzą jakieś, prawda, no, za przeproszeniem, macki i dużo siły woli mnie kosztowało, żeby właśnie nie utracić punktów poczytalności i tutaj, tak jak mówię, wspomnienie tego epizodu, na który w końcu oczywiście pomogło i zamknięcie okna, i wywieczenie, jakoś tam wyklimatyzowanie, już nie pamiętam, w każdym razie jakoś się z tego zdołałam uwolnić. Ale w każdym razie było to rzeczywiście coś takiego, że do dziś to skojarzenie jest z lekturą Lovecrafta w tym sensie, że nagle mam poczucie takie, że coś z rzeczywistością zaczyna się dziać absolutnie niewłaściwego i ja co więcej w tym pierwszym momencie kompletnie nie wiem, co się ze mną stało, co jest przyczyną tego i to jest rzeczywiście ten rodzaj takiej metafizycznej grozy, że nagle w mój mózg, w mój umysł wkrada się coś, co przejmuje kontrolę, na co nie mam wpływu w tym pierwszym momencie i tak dalej, więc i to skojarzenie właśnie z lekturą, no może rzeczywiście najbardziej w przypadku Charlesa Dextera Warda, w pozorom właśnie, bo... Innymi słowy, pierwotną grozą w twojej głowie jest groza lovecraftowska. No tak, znaczy Lovecraft odpowiada chyba właśnie bardzo mocno, no bo jeżeli się przyjrzymy pierwotności grozy, prawda, jeżeli sięgniemy gdzieś w kawałek z kolei mojego wykształcenia archeologicznego i tych pierwotnych ludzi, prawda, gdzieś w tym paleolicie jeszcze kulących się, to jest cudownie pokazane w Odysei Kosmicznej Kubricka, kulących się w tych jaskiniach, prawda, przerażonych światem wokół nich, które zaczynają coraz mocniej postrzegać, a zarazem coraz gorzej rozumieć,
prawda, tymi zwykłymi jakimiś zjawiskami typu burza czy coś takiego, no to z tego się rodzi, prawda, poczucie tej grozy metafizycznej, religijnej, sakrum i tak dalej, prawda, tłumaczenia sobie w ten sposób zjawisk. No więc mi się wydaje, że to jest rzeczywiście ten najbardziej pierwotny rodzaj grozy. Ten, który przychodzi do nas właśnie jako coś kompletnie niezrozumiałego i nieznanego, no i właśnie w tym takim przypadkowo wywołanym tym efekcie, prawda, narkotycznym, no przydarzyło mi się dokładnie właśnie coś takiego kompletnie niezrozumiałej grozy. Ja też właśnie tutaj mógłbym się odnieść do tego, co wspólnie z Dawidem Kainem mówiliśmy na takim cyklu naszych prelekcji po konwentach fantastycznych. Właśnie o rozpad rzeczywistości, o takiej grozie prawdziwej, można powiedzieć. I ona współcześnie według mnie też funkcjonuje na takiej zasadzie, że obecnie bardzo dużo tych lęków, potworów i tak dalej, w pewien sposób one są już nam znane, one są już oswojone. Tak. To są tak naprawdę zombie, czy wampiry, czy wilkołaki. Oglądamy bardziej jako fantazję i rozrywkę niż jako coś, co potrafi wywołać uczucie grozy. Ale jednak współczesny czas i świat jednocześnie mimo wszystko pokazał, że jest coś takiego, co nas może przerażać, czyli coś, co po prostu sprawia, że nasza rzeczywistość pęka. I to dokładnie tak, jak Agnieszka tutaj wspomniała. W tym wypadku Agnieszki jest to duże szczęście, można powiedzieć, że było to spowodowane jakąś przyczyną właśnie zewnętrzną, ale przecież często różnego rodzaju doświadczenia potrafią złamać ludzką psychikę i wtedy rzeczywiście odczucia derealizacji, a później tym bardziej jakichś schorzeń psychicznych mogą sprawić, że postrzeganie naszego świata stanie się bardzo przerażające i wręcz no, trudne do opanowania. I to jest element tej grozy, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo jeżeli na przykład jakieś leki czy inne środki nie zadziałają, nie dadzą rady, no to już nic w stanie nie jest nas uratować. Pod tym kątem, że na przykład, nie wiem, jeżeli mamy tego wampira, to mu wbijemy ten kołek w serce, jak nam się uda, będziemy mieli święty spokój. No a tutaj niestety jest tak, że może to być horrorem na całego. Tu jest pytanie, powracamy troszeczkę do samego Lovecrafta, prawda, na ile jego doświadczenia ewidentnie osobowości, jak się w tej chwili mówi, nie neurotypowej, tak, też tutaj wpłynęły na to, jak wygląda ta jego groza, w jaki sposób jego własne lęki jakieś na to wpłynęły, jak powiedzmy sobie on je projektował na ówczesną sytuację w Ameryce, to jest znowu, to wracamy, prawda, do tego wątku, który już był, ale w jaki sposób osobowościowe, powiedzmy jakieś ewidentne chyba zaburzenia tego typu u samego Lovecrafta wpłynęły na to, że potrafił opisać tego typu grozę, będąc powiedzmy sobie, no Krzysztof tutaj mówił, że był bardzo świadomy tego, co pisze, ja mam, nie wiem, no nie jestem całkowicie przekonana do tego, że on, znaczy nie wiem, w jakiś tam sposób to swoje uniwersum na pewno świadomie kreował, natomiast zastanawiam mnie zawsze, na ile jednak jakieś coś, co jemu samemu się kotłowało w głowie jako coś przerażającego, prawda, wpłynęło na to, jak to zrobił. Olu, nie słychać cię. Tak, rzeczywiście ono wyciszyło. I ja sama siebie wyciszyłam, bo przyszła moja siostra z dzieciakami i przez chwilę był straszny hałas. No dobrze, no to chyba już... Ja tylko może w takim razie podsumuję takim zdaniem, że no my wszyscy z niego w takim razie, nie? Tak by trzeba było to podsumować. Dziękuję wam obojgu bardzo, bardzo serdecznie za udział w panelu. Mam nadzieję, że się w podobnym składzie przy jakiejś kolejnej grozowej dyskusji spotkamy. Dziękuję serdecznie. Ja też państwu dziękuję bardzo za tą ciekawą dyskusję. Panowi Krzysztofowi Bilińskiemu, pani Agnieszce Fulińskiej i oczywiście naszej tutaj prowadzącej Aleksandrze Klęczar. I teraz dla wszystkich naszych gości chciałam tylko przypomnieć, że teraz czeka nas przerwa godzinna i wracamy dalej o 15:30 z panelem pana Bartłomieja Błaszczyńskiego, praca aktora teatralnego nad kreacją roli postaci nadprzyrodzonej. Zapraszamy. Dziękujemy pani również bardzo serdecznie za pomoc. Jest. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
i będziemy kontynuować po przerwie nasz stream, to znaczy pojawi się drugi stream na wszystkich kanałach, na których streamujemy, czyli na kanale Filozofia Tak Bardzo, na kanale Uniwersytetu Śląskiego i na kanałach Filozofikonu. Także ja dziękuję za wasze komentarze, za to, że oglądaliście. Zobaczymy się po przerwie. A teraz włączam się.